Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV, w którym zobaczycie 9 zlot patronów. Słuchajcie, to był taki melanż, że zapomnieliśmy nagrać początek na Wielkiej Żuławie, więc dogrywamy go w Skierniewicach. Tutaj jest paru patronów, więc to w sumie wyjdzie. Co się robi na lejcach plastyki? Się maluje! No, zapraszam. Palhajs Experience, poczujecie się tak, jak my się czujemy. Przyjechałem właśnie na Wielką Żuławę. Wyspa miłości. Za każdym razem z kimś innym. Z Bonezem na zmianę razem. Nie chciałam go w konia robić. Są bardzo dyskretni. Dziwne rzeczy się wydarzyły w nocy. Mówiłem, że to nie jest wycieczka dla wszystkich. Kobiety nigdy nie przegrywają. Mocny statement. Trzeba się napić po tym. Świat, do którego nie masz pojęcia, że wchodzisz. To jest ostatnia chwila, żeby zrezygnować. Bosman jest w ogóle najlepszym ośrodkiem na świecie i zapraszamy tu. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Dziewiąty zlot patronów Palhajs TV. Jak podniośle to brzmi. I pewnie jak widzicie już tutaj po tej marinie, wiecie, że po raz trzeci przyjechaliśmy do Iławy. Tak samo jak 7, tak samo jak 8, tak samo 9 zlot Palhajs TV odbywa się na wyspie, największej wyspie śródlądowej w Polsce, czyli na Wielkiej Żuławie. Proszę Państwa, jak widzicie, na tej łódce napisane jest Kraken. Ale Krakena jeszcze nie ma w Iławie, Kraken dopiero będzie jutro i przywiezie bus. Znaczy, przyjedzie busem, który przywiezie dużo radości. A dzisiaj jest czwartek, bo my, jak w zeszłym roku, przyjechaliśmy dzień wcześniej, po prostu, żeby się zaklimatyzować, złapać troszeczkę iławskiego luzu. W wąskim gronie osób będziemy po prostu wdychać to iławskie powietrze, żeby jutro płynnie móc powitać 100 osób, które tutaj do nas jutro przyjedzie. Pierwszy zlot był w 2018 roku, dziewiąty jest teraz w 2023. Nie wiem, kiedy wyglądacie ten odcinek, możliwe, że to było już kilka lat temu. Chyba dziwnie, jak mówię w tamtą stronę cały czas, może się odwrócę. I proszę Państwa, no nie przedłużajmy, bo ten odcinek i tak pewnie będzie długi. Wszyscy zebraliśmy się tutaj, żeby oglądać zlot, a nie jakieś tutaj takie podrygi przed zlotem. Jednak kusi mnie to drzewo, bo ja chciałem tak zeskoczyć na ten. O. Tak zaczniemy odcinek w przyszłym roku. Bo już teraz mogę Was poinformować, że 10 zlot też będzie na wyspie. Będzie połączony z moimi 40 urodzinami. 40 urodziny to będzie taki tryptyk. Wyjazd do Niemiec, zlot i koncert. 3 razy będzie można być na moich urodzinach. Mam nadzieję, że ja będę 3 razy. Że dożyję, nie? Dobra, chodźmy na prom. Z nami oczywiście wujo Marty, nasz przyjaciel prosto z Iławy. Cieszę się? Bardzo się cieszę. Witam tutaj wszystkich obecnych. Jak widzimy na załączonym obrazku, kapitan pędzi już po nas swoim promem. Jak za pierwszym, za drugim razem to była pewna ekscytacja, że jak jedziesz na zlot, to fajnie, że musisz przepłynąć promem i tak dalej. Ale jak jestem tu już trzeci raz i planuję być czwarty, to jest to jednak logistyczny problem. Cokolwiek chcesz na wyspę przewieźć, to to trwa kupę czasu. Tutaj, proszę Państwa, moja żona. Alo, oraz przyszła żona Martyna. Jeszcze dziecko jest w opakowaniu, ale kiedy wy oglądacie odcinek, to już jest poza opakowaniem pewnie. Raczej tak. Po rozwiązaniu. Kiedy jest rozwiązanie? 24 grudnia 2023. Odcinek mamy już 22 grudnia, czy tam 21. No. To będzie pierwsze polhańsowe dziecko. Tak. Dokładnie. O którym wiemy. Dzień dobry panie kapitanie, witamy. Jak rok pan nas wspomina? Dobry. Jak pan nas wspomina? No ja miło was, a czemu nie? Tęsknił pan za nami? No jasne. Chodź Piotrek, bo cię tu przejadą, nie? Za mną. Weszła, udało się. Dawaj, 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 dawaj. Śmiało, 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 śmiało. Udało się, w sensie wjechać. Teraz jeszcze zjechać. Nie chciałbym wypakowywać rzeczy dla patronów na jezioraka. Zawsze jak płynę, to myślę, że kiedyś to się musi zepsuć i zatonąć, nie? No nie wiem. Nie? Nie musi? Rok temu mówił pan, że to pana 7 kurs.
Tak, wracaliśmy, to był 8, a to już ile się udało kursów przez rok? Przez rok? Nie liczyłem. Dużo pewnie, nie? No trochę, ale bywało więcej, tak? Były lata, że lepiej było. A jak z wodą? Dużo wody, mało wody? Mało. Mało? No spodnie szoruje przy brzegu. To możliwe, że za rok jak przyjedziemy, to w ogóle przejedziemy tutaj samochodem, będzie tak płytko. No już nie będzie. Dlaczego? No ja już skończyłem karierę. Tak? Ostatni sezon? No kto będzie pływał? To już Łukasza problem. A to czemu pan rezygnuje? Lata. Po prostu już dosyć, starczy. Tak, starczy. No trzeba zacząć odpoczywać. No nie, no pewnie, że tak. A to nie jest jakaś ciężka praca, nie? No nie jest. Ale odpowiedzialna. Wiek swoje robi, oczywiście. W razie topienia się, dzieci jak się topią, to jeszcze muszą mieć klucz. Ale że tu się wkłada te dzieci wtedy? Nie wiem. Słuchajcie, jest dzisiaj 7 września, a jest tak ciepło jak latem, więc naprawdę zajebiście. Jak sprawdzałem prognozę pogody, to wychodzi na to, że cały zot będzie ciepły, bo już kiedyś tak było, że ale jeden ja dzień... myślę, że deszcz będzie, ja myślę, że klątwa... Ale ja słyszałem, że jezioro dodatnie tam, tu jest, a tam gdzieś jest ujemne, tak? Gdzie? W Lubawie? W Lubawie jest minusowo, na minusie. Tak. Piotr, patrz, co się dzieje, patrz teraz, pa. I na pełnej. I znów na lądzie. Jak prawdziwe szczury lądowe, to już jest tradycja, że my pieszo idziemy na wyspę. Przepuśćmy tu samochód może. O. Jak przyjedziecie tam, to do lodówki wszystko powkładaj. Dobra. Pa. Ty też. O, mirabelki, Marcin, zerwij mi mirabelkę. Taką z drzewa. Mirabelkę chcesz? No. Nigdy nie jadą chyba. Opowiedz gazeli anegdotę. Nie chce mi się, ty jej opowiem. Tylko jedna mirabelka. Już więcej nie ma. Miękka? Nie. Będę miała bąblowca? Tak. Serio? W 1974 roku miał premierę film Gniazdo, do którego zdjęcia między innymi nagrywano tutaj, na Wielkiej Żuławie. Film opowiada o ostatnich jakby chwilach Mieszka I, ale nie jego życia, tylko ostatnich chwilach przed sławetną bitwą pod Cedynią. Każdy, kto na historię chodzi, wie, że bitwa pod Cedynią była 24 czerwca 972 roku i zwyciężyło Księstwo Polskie, no bo jakby mogło być kurwa inaczej. Tutaj, na potrzeby filmu, na wyspie Wielka Żuława wybudowano ogromny gród oraz podgrodzie oraz most, który jeszcze po premierze filmu przez kilka lat służył Iławiakom do przechodzenia suchą nogą na wyspę. Most ten wybudowali żołnierze. Niestety, nikt o niego nie dbał, on był cały drewniany, więc zaczynał zagrażać jakby ludziom, więc go rozebrano. Dzisiaj Martin ogarnął łódkę, postaramy się popłynąć dookoła wyspy i zobaczymy miejsce, w którym był ten gród oraz gdzie był ten most, więc to jest też bardzo ciekawe. Teraz, jak ja to opowiadałem, to widzieliście kadry z tego filmu, mogliście zobaczyć, jak wyglądał ten gród, jak ten most wyglądał. To są czasy komunizmu, więc to było z ogromnym rozmachem. Gdyby teraz ktoś chciał wybudować na takiej wyspie gród, most, człowieku, to nie ma budżetu takiego, żeby... No stary, no... A w tamtych czasach... Most, pyk, tu, ciach. Opowiadali chłopaki dużo anegdotek ciekawych o tym, że cała Iława tym żyła. Wszyscy chcieli w tym grać, każdy chciał statystować. Tu przy jezioraku stały taksówki, tylko czekały na zapalonym silniku, żeby ktoś z ekipy filmowej chciał pojechać na przykład na Drynka. Najlepsze jest to, że ten film Gniazdo można obejrzeć na... Na YouTubie normalnie. Na YouTubie jest normalnie, jak sobie piszecie Gniazdo. Co, podobał ci się? Bo ja uważam, że to jeden z gorszych filmów, jaki widziałem. Tak, aż powiem szczerze, że włączyłem, Marcin mnie zainspirował, bo sam go nie oglądałem, chociaż się pochwaliłem filmem. Wytrzymaliśmy chyba 25 minut. 25 minut. Na tym na razie poprzestańmy. No. I zobaczmy, jak Luizie się jedzie do Bosmana. Ona już na miejscu. Myślisz? Nie. Mogę się z tobą założyć, że w następnej scenie dalej będzie jechać. Jak mogliście zobaczyć, Luiza nadal jedzie. To naprawdę duża wyspa jest, skoro jest największą wyspą śródlądową na terenie naszego cudownego kraju, który zawsze będzie w sercu. Obejrzałeś 25 minut filmu, tak? Na tym tak. Poprzestaliśmy. Tak, i nie wytrzymaliśmy dalej. Ja obejrzałem cały. O kurwa. Tego jeszcze nie grali, nie? To statyści jadą. Do Bosmana tędy? Tak. A teraz... O, siemanko! No to od grilla, chłopaki. Tak. Chłopaki już przywieźli tego, świnie. Zabijają, bo jutro będzie kiełbasa z grilla. Ja na przykład pierwszy raz na wyspie byłem z księdzem.
w latach 90. A ale... mówił Bosman, że kiedyś u niego jakiś film nagrywali. Nie, to nie ja akurat, pewnie dużo było. A katnie wtedy. Ja obejrzałem cały film Gniazdo, nie polecam. Budzi respekt, rozmach budowania tego grodu, podgrodzia i tak dalej. I to wszystko, co ten film ma do zaoferowania. Ja myślę sobie, że przez ciebie widzowie już nie obejrzą, bo zaspoilerowałeś, że Polska wygrała, nie? Ale ta bitwa... Po zamarzniętym jezioraku na koniach przejeżdżają po lodzie, nie? To było po 25 minucie było. Tak. No w ogóle tam w środku filmu jest głównie ten jeziorak, nie? Bo te takie sceny w takim wąwozie to w ogóle jest gdzieś nie wiadomo gdzie, nie? A najlepsze jest to, że to jest w takiej jakości ten film, że jak my z Gazelą oglądaliśmy, to się przyglądaliśmy, czy to na pewno jest woda, czy to są jakieś efekty, ale tam w czasach nie było efektów. A ja, żeby dobrze widzieć, pobrałem sobie z pewnego portalu, który wygląda jak zwierzę, w 4K. I naprawdę tam widać normalnie wszystko, nie? Zapraszam nie, do Jacka. Nie idziemy, już tam byliśmy rok temu, obiecałem mojej żonie, że będziemy szli prosto do celu. No, sorry Jacek. Zresztą, pokaż mi Janczar. Zobaczmy jak jej się jedzie, nie? Przyjechałem właśnie na Wielką Żuławę połowić trochę homarów, zainspirowany kanałem Hubiego, wielokrotnie lżejszego ode mnie mojego kolegi, i właśnie wjechałem na wyspę, ale dostałem świeżą informację od kapitana statku, który przewozi samochody, że jakieś kurwy nie zapłaciły mu za przejazd. Ale skradam się i jak będę widział jakieś kurwa obiboków, to od razu ich biorę na maskę. Z tego co widzieliście, Luiza już prawie jest w Bosmanie. No, tak jak mówiłem, jest to bardzo długa droga. O, kurwa, widzę kogoś. Zaraz, kurwa, ktoś dostanie taką zjebę. O, kurwa, jeszcze z kamerą. O, kurwa, jeszcze z kamerą sobie tu popierają. Jakiegoś kurwa może kręcą. I jestem przekonany, że... Kurwa, tak to jeszcze nie było. Był taki ruch. Wy, kurwa. Co? Wy, kurwa, szczury lądowe. Pan Bosman powiedział, że nie zapłaciliście za przejazd. Tak? Powiedział mi, żebym was zjebał, no. O kurwa, rzeczywiście nie zapłaciliśmy. Mówi, kurwa, rok temu ich wodziłem tam i nazwę i był gratis, ale w tym już nie. Kurwa, trzeba im zapłacić, zapomniałem w ogóle, ty. Tu są różne domeczki, nie? Ale ten jest mój. Co roku na samym środku, że do każdego z patronów mam tak samo blisko i tak samo daleko, nie? Jestem po prostu w oku cyklonu. Wiesz co, Marcin? Co się stało? Ja zostałam zrobiona po prostu centralnie w bambuku, bo ja całe auto rozpakowałam. Nie zapłaciliśmy panu za przelaz. Już dzwonił do Bosmana z awanturą, nie? Będziemy się martwić jutro. O! Miałam wyłączyć. Rozpakowani, naładowani pozytywną energią. Zapaliśmy troszeczkę takiego ławskiego luzu. Tak. I teraz robimy coś, co planowaliśmy zrobić od dawna. W końcu, po 3 latach, opłyniemy wyspę dookoła. Poza Wielką Żuławą, tutaj na jezioraku jest jeszcze taka wyspa, która nazywa się Wyspa Miłości. Na Wyspie Miłości powinien stać... Na Wyspie Miłości... Daj klucze. Cholera jasna, mój łokieć! A ty! Spójrzcie na te pojezierze krajobrazu Iławskiego, nie? I teraz tak, macie tak, drzewa, a tam jest łyso, widzicie? Łyso? No tak, łyso, drzewa. Okazało się, że dziwnym trafem była akcja taka, że te dwa domy były na sprzedaż i któregoś razu nad ranem wpadli jacyś, nie wiadomo kto. Nieznani sprawcy. Tak, nieznani sprawcy, o 5:00 odpalili piły, wykupili tamte drzewa, żeby był lepszy widok. To jak o 5:00 piły zaczęły, to później zaczęli, nie? O 5:00. No, ale to była szybko. To jest kurwa żeraka? Tak. W każdym razie wycięli drzewa i było postępowanie w toku i do dzisiaj jakby nie znaleziono sprawców, widok na jeziorach jest... Ale trochę im zarasta, nie? No trochę zarasta, więc podejrzewam, że to jest tylko kwestia czasu, nie? Tam płynie król jezioraka. Który? Bez żagli. To na pewno jest on? Tak. Trzecia łódka, która płynie, to jest ta? Nie, ja mówiłem od początku, że tamta to nie jest ta, nie, tamta to nie jest ta i tam płynie król jezioraka. Nie, to jednak nie on.
Dobra, płynie chyba. Płynie, to jest Król Jeziora, ja teraz wam mówię, potwierdzam, chociaż nie powinienem potwierdzać. Ten z tyłu, co płynie do nas jak Titanic, na wprost, spójrzcie, na stówę mogę się założyć. Ten... Nie, tamten na stówę mogę się założyć. Jak płynie na nas tamta łódka? Taranem! A jakbyś tak odsunął? No to byśmy wpadli. Płynie Król Jezioraka i naprawdę, to jest on. O, jest! Popłynął, jest! Jest! Mówiłem, że największy na jezioraku, tak? Morze północne, wichura, zimno jak diabli. Na dziobie stoi dwóch marynarzy. Taka pogoda, a ty nie masz nic na głowie? Co zrobiłeś ze swoimi naucznikami? Dziwi się jeden. Nie noszę ich przez pewien przykry wypadek. Jaki? Koledzy wołali na wódkę, a ja nie słyszałam. To my! Krzysiek, będziemy kamerować! A może to nie Krzysiek? Może to nie Krzysiek? To chyba nie Krzysiek. A gdzie Krzysiek? A to Krzysiek! To nie Krzysiek. To chyba nie Krzysiek. Policz, trzy razy padło słowo Krzysiek w ciągu minuty, nie? To Dawid? Czy Krzysiek? Martyn, pamiętaj, że Krzysiek obiecał ci nagrywanie i żagle, nie? Aha. To Krzysiek czy Dawid? Nie, to Dawid chyba. To nie Krzysiek. Dawid, Szmawid, Krzysiek, Pysiek. Bliżej mostu, bo nie wsiądziemy. Krzysiek, poznaję po śmiechu. Krzysiek, to jest to Krzysiek. Cześć Marcin. Kurde, elegancko. Nie ma paliwa? I co, wy myślicie, że ja bym sobie nie poradził? Marcin, ty naprawdę myślisz, że ja bym sam sobie nie poradził? Tak myślę, no. Co tak piszczy? Sprawdza stan oleju, czy... Myślałem, że za dużo nas jest. Czy silnik nie wybuchnie? Nie, jest okay. Nie jest za dużo? Nie. Nie wiem, czy to będzie dobra anegdotka, ale była taka sytuacja, ile to było, Krzysiu, lat temu? Rok temu, nie? Że wystrzeliła butla gazowa. Tak? Nie, tam też chłopaki robili sobie obiad na łódce i wszyscy wyszli na zewnątrz, bo była fajna pogoda, a garki zostały na dole zapalone i sobie szmatka wisiała nad kuchenką i nagle chłopaki patrzą, a tam dym spod łódki i spaliła się łódka. Roczna Antilla warta 200 tysięcy. A trafiają ci się na przykład pijani klienci? Nie, raczej nie, raczej to się nie zdarza. Jeszcze raz. Krzysiu, a trafiają ci się pijani klienci? Oprócz Martyna to nikt. Kierujemy się teraz w stronę przesmyku śmierci. Na czołówkę. Nie dlatego, że tam ktoś umarł, tylko że tam śmierdzi. I ciekawe, czy się zmieścimy. Jak widzimy, tamta łódka przeszła, ale tamta łódka to jakaś taka jest mała, a my płyniemy Królem Jezioraka. Wiadomo, że jest duża bardzo łódka. Tu nie za płytko jest dla nas? Nie. Przejdziemy. Najwyżej wyrzucamy najpierw Baćmaga, potem Gulego i jakoś przejdziemy, nie? Teraz kierujemy się od tej strony wyspy, gdzie był ten gród, o którym wam wcześniej opowiadałem. Pokażę wam, w którym miejscu był ten gród. Jutro, jeżeli godzinowo się wyrobimy, spróbujemy tam pójść pieszo, bo to jest na tych łąkach, co kiedyś byłem z Gulim, co rok temu się wywalił tam. Wiem, co to było. Wiem, co to było. To była gratka w błotku. Gratka w błotku. Możemy trochę chwilę odwinąć z piosenką Gracjana w tle. Gdzieś tutaj jest odbitka. Jestem w błotku, bardzo fajnie mi. Kocham błotko, bo przyjemne jest. Gratka w błotku, la la la. Gratka w błotku, ha ha ha. Jestem w błotku, bo pasuje mi. Powiem wam, że trochę się cykam, nie? Ja nie wiem, jak ja tu wlazłem. Znaczy wiem, ale nie wiem po co. Dopłynęliśmy w końcu do Wyspy Miłości, ale jak widzimy na zielonym obrazku, jest zajęta. Jest taka niepisana zasada na jezioraku, że jak ktoś podpływa i widzi, że Wyspa Miłości ma jakichś klientów, no to się nie podpływa, znaczy, że trzeba poczekać. My nie mamy czasu, bo jesteśmy bardzo głodni, a tak to byśmy sobie tutaj gdzieś zacumowali na środku tego, poczekali, że oni odpłyną, to się tam przewietrzy i szturm. Dwie łódeczki, więc najprawdopodobniej jacyś swingersi się tu pojawili, czyli że... Tacy, co wymiana. Na butelkach się robią bujać. Tak, ale nie słychać nic. Są bardzo dyskretni. Most, który wybudowali żołnierze na jezioraku, który był w filmie Gniazdo, ten most szedł stamtąd, tu na tą wysepkę i z tej wysepki szedł tam na Wielką Żuławę. Tutaj tą wysepkę żołnierze wykorzystali jako pylon. Dzięki temu było im łatwiej wybudować most. Most był drewniany, no bo taki musiał być, bo to udawało rok 972, jeżeli pamięć mnie nie myli. I tu, jak są te niższe drzewa, to tu było widać ogromny drewniany gród. Szkoda, że on był taki lichy, żeby wytrzymał parę lat i po paru latach go rozebrano, bo stwarzał zagrożenie. Ale można było wtedy suchą nogą wchodzić z jezioraka, ale wtedy ta Wyspa Miłości nie byłaby taka intymna, tak? To wyglądam, jakbym był właścicielem tej łódki. Wyglądasz, jakbyś był właścicielem tego jeziora. Bo jestem. Hold up.
Także niby ciebie nagrywamy, a patrzymy, co tam z tyłu się dzieje na Wyspie Miłości. No. A, tak? Ale chyba jeszcze nic nie dzieje. Nic się nie dzieje? Kurna. Schowali ale się. Nagrywaj. Ja będę oglądał przyrodę, nie? Ornitologiem jestem, za ptakami patrzę. Ty też? Tak, ja też, za ptakami, no, dosłownie. Zapomnieliśmy dodać, że Iława jest z dostępem do morza. To już mówiliśmy kiedyś, że jest taki pomysł, Marta miał ogarnąć, ale jak ja... Nie. Czy taki może być na 10 osób? Możemy tym płynąć. Składamy maszt i płyniemy tym. Leży żeglarz pijany w kałuży, podchodzi do niego policjant i mówi: halo, proszę pana, wstajemy, wychodzimy. A żeglarz się przebudza i mówi: najpierw kobiety i dzieci. Tam pośród tych drzew zaczynał się mostek, szedł tutaj i tu jak jest ta łódka, dokładnie na nas, nie? Tu prosto i tu wbijał. Bo to było takie L, taki, ale rozwarty kąt. Nie, że tam było prosto na wyspę i tak, i tu, dlatego są niższe drzewa, dlatego że te drzewa tutaj wszystkie były wycięte. Te wszystkie drzewa urosły po roku 74, bo tutaj było wszystko wycięte, żeby ten grunt było widać. I to była naprawdę sporych rozmiarów góra usypana, nie? Opowiedziałbym wam więcej na ten temat, ale nie wiem. Widziałem tylko 20 minut filmu, nie? 25. Słuchaj, możemy dzisiaj puścić cały na rzutniku obejrzeć. Zamiast meczu na przykład. Zamiast meczu, to z meczem. Wiadomo, że wygram Wyspę Owcze, to mamy na wiesz, na strzała. Ale zobaczcie, nawet Wyspy Owcze, dzisiaj jest mecz Wyspy Owcze, wszystko związane z wyspą. Nikt tego nie zobaczył. Mam nadzieję, że się wyśpimy. No, zawsze mnie to zastanawia, dlaczego te łódki mają żeńskie imiona, ale to chyba jest tak, że gościu sobie kupuje łódkę, żona nic o tym nie wie, ona jest wk***ona, a on do niej mówi na koniec: nazwę ją twoim imieniem. Powoli nasz pierścień się zamyka, za nami miejsce, do którego dobija prom, to właśnie tam zjechaliśmy autem na wyspę, powoli ten dzień chyli się ku końcowi. Szkoda, że przez resztę dni nie będzie tak cicho i spokojnie, nie? To jest moment, zawrotka, a ten prom to Boże, się obraca i obraca, obraca. No tu jest klasa! No. Idziemy! Trzymaj się, kur... Toj! Strefa ciszy! Żeby nie zagłuszać ryku silnika, cicho siedźcie! Witamy serdecznie w drugim dniu naszej przygody, ale tak naprawdę w pierwszym dniu 9 zlotu patronów Palhajs TV, który odbywa się na największej wyspie śródlądowej w Polsce, czyli Wielkiej Żuławie, która znajduje się na jezioraku w Iławie. Chyba nie muszę dodawać, że jesteśmy w Polsce, bo zaczyna nas popatrzeć, wyglądamy poza ludzkiem na Polaków. Nie wyspałem się jakoś bardzo, nie wiem czy wy też tak macie, że jak coś ważnego jest przed wami, coś, to nie możecie spać. Ja się obudziłem, no tak słabo spałem dzisiaj. Luiza postanowiła pierwszą noc spędzić poza wyspą. Jest godzina 8:50, od 9:00 kursuje prom, od 9:00 kursuje motorówka, więc już za chwilę pierwsi patroni zejdą na ląd. Idziemy teraz na pomost, żeby powitać pierwszych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie moja żona, bo jak przyjedzie, to zrobi tosty. O, tak. Jestem głodny. Pewnie rzeczy do tostów są w domku, a ja nie wiem gdzie. Pięciu chłopa tostów nie ma komu zrobić. Tak, nie? Świat bez bab, nie taki kolorowy. Kochani, jesteśmy jako pierwsi w kolejce na motorówkę. Au! I spałyśmy u Asi w domu, nie spałyśmy na wyspie i dziwne rzeczy się wydarzyły w nocy. Tak. Włosy nam się trochę zmieniły. Bo takie są zardzewiałe rury na wyspie. Wczoraj w nocy się farbowałaś? No tak, szamponetko sobie zrobiłyśmy. No dobra, no to co, idziemy, nie? Idziemy, bo Kazik już jedzie. Tak. A już pływa, Kasiu? Nie wiem, to zacznie. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dobry. Jak zwykle punktualny. Punktualny. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zdrowie, panie Kazimierzu? A zdrowie jak zwykle jest. Kwitnąco, forma nie najlepsze, jest. Ale jest. Zmęczony po sezonie? Tak, trochę. Ale jeszcze jest siła na te trzy dni. Nie, teraz. No teraz miałem wolne parę dni, także... A, no to dobrze. Strzał i odbicie. Nie byliśmy pierwsi. Auu! Cześć. Cześć. A nie w której czekacie? Nie, no tak 30 godzinki. Proszę państwa, jesteśmy bezpieczni. Najważniejsza osoba na wyspie po Łukaszu, Łukasz, właśnie dobija do brzegu. Bum! Ten to się w ogóle nie ogląda na nic, nie? Dzień dobry panu. Witam. Jak nastrój? No,
Oczywiście, jak co dzień. Tak? No. I jak myślisz, będzie ciekawie, będzie nieciekawie? Myślę, że będzie jak zwykle ciekawie. No, na pewno. Nie? Ognisko palimy dzisiaj, nie? Palimy. Przygotowane czy spalone wczoraj? Nie, nie, nie. Właśnie tym razem, w tamtym roku Bosman narzekał, że strasznie dużo drewna poszło. To mówimy, dobra, to damy sobie spokój, chociaż no. Wczoraj, nie? Pan Kazimierz płynie po naszą Luizę już i po naszą gazelę. Tak, tak, szerokości. Tam jest pełno ludzi już. Tak? No mówię ci, że chcieli się bić i mówię, no gdzie to mówię pobudzicie ich wszystkich. Tak. Dobra, to nie zatrzymujemy. Pan Kaziu przyjechał, zaraz wsiadamy. Panowie, proszę pomóc gazeli z rzeczami. No, które są wasze? Które? Kobieta w ciąży będzie dźwigać, halo. Matko jedyna, po co ci woda? Masz mało tutaj wody? Myślałem właśnie, czekałem na taki komentarz. Jutro wiesz, wszyscy będą do mnie przychodzić, tak? Napić się. Proszę Państwa, nadciąga pierwsza motorówka prowadzona przez pana Kazimierza, wyładowana ludźmi. Widzę, że ktoś tam macha. Mam nadzieję, że to macha moja żona. Dlaczego nikt tam nie macha? Odmachuje, bo wie co to jest, nie? To chyba do nas, bo wszyscy machają, nie? Musi być tam moja żona, bo musi otworzyć biuro. Bo ja nie jestem w stanie przyjąć tych ludzi, bo nie mam pojęcia kto jest, kto nie jest. Ja nic nie wiem. Nie wiem kto jest patronem, kto nie jest, a czy teoretycznie chyba wszyscy są, nie? Nie wiem. I mamy w ogóle komitet powitalny, wszyscy przyszli. Ale dobrze, niech to są torby. Martin na pewno weźmie. Wygląda na takiego, co bym wziął, no. Dobrze, bo to zobaczcie. Najebani? A jak? Na co czekać? Od czwartej tam stałem. Uwaga na ręce, plecy, nogi, grzywki. Najpierw siatki. Nie? Kobiety i dzieci. Dobra, to wy sam oś tam, my idziemy. Martin, ty to te dziewczyny zmieniasz jak rękawiczki. Wczoraj Londyna, dzisiaj Ruda, ja już nie wiem. Oszaleję, nie? Przyjechałeś na zlocik na randewu z Martynem? Tak, tak. No trochę niepokalane, bo nie było szaranki, ale no... Czy to było niepokalane poczęcie? To najmłodszy uczestnik zlotu jest z nami, w brzuchu, nie? Ja bym pomógł, ale ja muszę aparat mieć. No tak. No wiadomo. Jadłeś śniadanie? Nie no, kurwa, właśnie czekamy, aż kobiety przyjadą. Wszyscy są głodni, nie? No nic nie jedliśmy. A nie ma Nikoli i tej? Oni robią wursty, ja nie chcę. Aha, okay. Ja chcę tosta zjeść, polskiego tosta. Pierwszy raz na Wielkiej Żławie? Tak, pierwszy raz, nie, niestety pierwszy raz, ale całe szczęście dotarłem. No już jeszcze trochę, nie? Pierwszaki. Z Lublina to kawał drogi, nie? No. Wczoraj przyjechaliśmy. Dlatego już byliśmy wczoraj. Nocowaliśmy w Żławie. Tak, tak. I byliście na tym spotkaniu przed... Nie, nie, nie. Nie oglądaliśmy mecz i żałujemy. Bo... Ostatni raz tu wchodzę. Zawypiła dwie kawy. Jesteś pewny? Ja? Jesteś pewny właśnie. No i co was jakby skłoniło do tego, żeby tutaj przyjechać? Głupota. To jest bardzo mądra odpowiedź. I wspólne zainteresowania. A, no tak, no tak. Tutaj jest... Szczególnie, że my z Lubelskiego to akurat. No tak. Rozumiem, że przywieźliście pewnie jakieś perły z Lamusa. Nie, żuberki, bo bardziej perły Selgrosa, ale myślę, że na to samo wyjdzie. Perły Selgrosa, rozumiem, no i fajnie. Jak tam w ogóle się wchodziło pod górkę? Dosyć tego wysiłku, poranne karty. Mam dosyć tego zlotu, jeszcze się nie zaczęło porządnie, a ja już mam dosyć. Człowiek przyjechał się męczy, chuj. Pozytywna energia, wstaliśmy o 4 rano, będzie dobrze. Słuchaj, my za kolaki, czy ty masz za kola? No, chłopaku, to już się ode mnie uczyć. No, za kolaką się robi zdjęcia z góry, nie? Chodź, tak, też pokaż, a nie. Chodź, góry. Chodź, no, no, no tak! Tylko, że zmieniamy nazwę drużyny. Nie, na jaką? Bo gang za kolaków jest fajny. Zakon. Ale zakon za kolan. Kurwa. O kurwa. Za kola, za kolana. No. Ale też masz za kola. Tak, tutaj ty też masz za kola. No, i jestem blisko łysy, także... Blisko łysy? No tak już, że coraz bliżej. I tak, widzę, że i byłem raz. Byłem. W Skierniewicach. Byłem. Co to za fryzura? To ty się wstydzisz, że masz za kola, czy co ty kurwa robisz? Nieprawda. Jak tam komar, czeźwy? Czeźwy? Nie. Tyle o ile. Idziemy zobaczyć, jak moja żona robi biuro. Ty, dużo mamy już nagrane? Tak. No to zakończymy.
Zawsze mówiłem na każdym zlocie, że żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje, to trzeba tu przyjechać. A tym razem mówię to podwójnie. W sytuacji, która aktualnie panuje na polskim YouTube i w ogóle w internecie, to już nic nie można pokazywać. Więc jeżeli chcesz zobaczyć, to musisz przyjechać. Więc naprawdę zawsze to te słowa miały jakiś ciężar, no a teraz mają ten ciężar ogromny. Największych smaczków nie zobaczycie, więc już teraz serdecznie zapraszam na 10. zlot, połączony z moimi 40. urodzinami. Przyjedziesz? Zobaczysz. Oni wszyscy zobaczą. Ty oglądając YouTube'a niekoniecznie. Wiesz jak jest, nie? Każdy nasz patron, który tutaj na tą wyspę przybył, dostał od nas taki pakiecik, w którego skład wchodzą wlepki, ale nie tylko. Dwa środki firmy Gaminate. Jeden to izotonik, który nawodni tych, którzy niedobory wody mają. Jesteśmy na wyspie, wody wokół dużo, ale ludzi suszy. Drugi to poprawianie umysłu. W skrócie, strzał i odbicie. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszam na reklamę. A ty na czym tak główkujesz? Nie wiem, jak zbić konia. No ja ci nie pomogę. Ja pomogę. Przygotuję dla ciebie wyjątkowy Gaminate Mental Energy, który poprawi twoją koncentrację, skupienie, szybkość reakcji, doda ci energii i zniweluje twoje zmęczenie. Gaminate Mental Energy to bardziej zaawansowany produkt niż standardowe energetyki. Ten suplement diety posiada aż 12 aktywnych składników o łącznej masie 8 gramów. Dla porównania, energetyk to dwie substancje aktywne o łącznej masie 2,2 grama. Gaminate Mental Energy pobudza od 3 do 6 godzin w zależności od metabolizmu danej osoby. Ole siła! Koń zbity! Gaminate Mental Energy zamówicie na stronie Gaminate Pro. Jeżeli użyjecie kodu PALHAJSTV, wyrwiecie taki oto shaker za złotówkę. Oczywiście najpierw trzeba dodać go do koszyka, a dopiero potem zrabatować. Zresztą wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu. Udanych zakupów. Widzę tu nowe twarze. Cześć, Marcin. Miło mi, Michał. Marcin. Krzaku. Justyna. I Michał. I Krzaku. Rozumiem. Ty jesteś Justyna, ja sądzę, że Michał cię... Dokładnie, Właszcze, dokładnie. Właszcze, ewidentnie. Tak? Właszcze, tak. Bo nie brat, siostra, nie? No. O, nie po wiem. Tylu latach to już... Ja mam to samo, nie? To już kazirod swoje. 13 lat to jest... To jest tak zwany kazirod czy seksik? Dzień dobry pani. Hej. Marcin. Karola. Pierwszy raz? Pierwszy. Sama przyjechałaś? No tu mnie kolega Wojciech podwiózł. A. Tak, z Trójmiasta. Z Trójmiasta? No. Ale to wy się znacie? Nie, napisałam na grupie i się odezwał super fajnie. Czy przychodzimy o to, czy na zlot przyjechałeś jakby sama? Nikogo nie znasz. Nie, ogólnie chłopak ma dojechać, a mam dopiero po pracy. Ale on to będzie oglądał, nie? To ja może wezmę tą rękę, nie? Bo to wiesz. A może tego nie obejrzy, nie wiem. A chłopak pracuje, tak? Tak. Gdzie pracuje? No, w Gdyni na Dąbrowę. I o której będzie? 13.30 kończy, 2 godziny stąd od nas się jedzie, także... A to no. Czemu nie poczekałaś na niego? No bo to wyszło dopiero wczoraj, że skończy szybciej, a że ja już tutaj byłam ustawiona z Wojtkiem, to nie chciałam go w konia robić. A poza tym bałam się, że jakiegoś domku nie dostaniemy, też chciałam być z rana, poza tym poznać was, wiecie, że jak się przyjeżdża później, to już jest lipa, to jest tak jak zawsze, wiesz, na imprezie, nie? Wchodzić trzeźwy do ekipy, która jest pijana. A kto kogo wciągnął w PALHAJS? On mnie. Tak. Znaczy, ja... tak jest. Przede wszystkim że to my twórczość... częściej zarażamy nie. Kobiety niż kobiety nas. Twórczość od klasyki, czyli w Czoko jest spoko. To od tego się zaczęło, a później lawinowo... O wasze preferencje seksualne już nie muszę pytać, bo się tutaj już... Nie, chodzi o mleko. Mleko, czekoladowe, no to to. Od moich urodzin ten chłopak to zmalał strasznie. No jakiś taki był, nie? Fajna się go? Ale ja nie wiem, o co ci chodzi. Aha, to nie ty. Nie, to nie. Nie, no ja, ale nie wierzę, tym razem z jakimś innym facetem. Nie wiem, mówiłam. Bo ten odcinek jeszcze nie wyszedł, nie? Byś masz szybko, nie? Powiedz tak, to nie ja, k***a. O co chodzi? O tu chodzi, ale pojeb***e.
Bać, nie? Nie, no po prostu widzisz, robię ci większą publikę, nie? Za każdym razem z kimś innym. Tak. Chcesz powiedzieć, że zarażasz kolejnych chłopaków? No, a jak? Co tam macie na tych kartkach? W związku z moim uczestnictwem w nieformalnym spotkaniu rekreacyjno-towarzyskim odbywających się w dniach od 8 września do 10 września w ośrodku bla 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 bla, dalej zwanym bla 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 bla, oświadczam niniejszym, iż zapoznałem się z regulaminem ośrodka, ponoszę pełną odpowiedzialność. Każdy punkt się zaczął, ponoszę pełną odpowiedzialność. Zostałem wyraźnie i w sposób dla mnie zrozumiały poinformowany, że inicjator spotkania w ośrodku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas jego trwania, z czym się w pełni zgadzam. I teraz fun fact. Ten regulamin napisał dla mnie były menadżer i były prawnik Daniela Magikala, którego poznaliśmy podczas wywiadu u Daniela w 2017 roku. Wtedy wspierał prawnie i nie tylko prawnie Daniela. No ale dosyć szybko się poróżnili, jak każdy, kto współpracuje z Danielem. I między innymi ten menadżer poprosił nas, żebyśmy nie pokazali MTV Cribs, co nagraliśmy u niego w domu. A my zarejestrowaliśmy stan urzędniczej po remoncie. Jedyne miejsce na tej planecie, pod dachem, w którym stwierdziłem, a nie będę tu sikał, jak wyjdziemy, to się odleje. W 2017 roku w Belwederze toaleta była w lepszym stanie niż na urzędniczej. Daniel, serdecznie pozdrawiamy, ale no tak było, nie? No to wiesz, no prawdy nie da się zakrzyczeć, nie? Jestem pełny podziwu, że jesteś chyba jedyną osobą na świecie, która była, tak, tak, ekipa jakby, która była w kiblu u Kononowicza i u Magikala, nie? Tak, ale jestem jedyną osobą, która była w kiblu u Magikala, w kiblu u Kononowicza i na wschodniej, 56 u Tagera w kiblu z Bonezem na zmianę razem. A u Gracjana nie byłeś? Nie, bo on... nie, u teściowej Gracjana byłem w toalecie. On ma teściową? Taką nieformalną, bo Gracjan nie uznaje takich... Otwartym związku żyje. Tak, otwartym związku żyje od wielu, wielu lat. Z kobietą normalnie? A z kim? Długo jesteście razem? Od wczoraj. Nie, nie jesteśmy razem. Jeszcze. Jeszcze? Przyjaciele. Jeszcze. Co ty, Friends without benefits. With, jak widać. Co to znaczy with? Z. Zabił ci malinkę? No. Co ty, k***a, masz 15 lat? No właśnie! Lat? Niechcący, no dobra, nieważne. Nie, dobra, ale tak ale serio. Ale są to ponadletni ludzie, jesteś ponadletni na pewno? No tak, no. I kto wygląda starzej, ja czy on? To jest bardzo trudne pytanie, nie? To ja jest wiem, tak, że... Jak jest taki memnek, ten taki kościół, już tak się poci bardzo. O, mam. Wyglądasz dojrzalej. Dobra, dzięki. Masz już taki mężczyzn, pod nosem ci się rzuca, nie? Ogoliłem się. Dobra, teraz zaskoczenie dla wszystkich. Ja mam 22, on 26. Za tydzień dokładnie. Dobra. Rozumiem. W dzieciństwie dużo chorowałeś. Tak. Tak jakiś zmarnowany, nie? No tak, 4 miesiące. Dzień po 15 godzin, a jeszcze na koniec przyjeżdżają z jakimś cyrkiem. I za tydzień znowu też przyjeżdża. I potem już koniec. Tak, w tym roku szybciej. I nikogo nie opuszczasz na wyspę. Kończymy, było twarde postanowienie, żeby się nie zajebać na śmierć w tym roku i twardo się tego trzymamy. I co, cały sezon obłożenie tutaj jest pełne? No mieliśmy dużo ludzi, no w tym roku. I co, jaka to jest? Bardziej starsi pewnie ludzie, nie? Czy wakacje rodziny z dziećmi, nie? A tak przed i po to, o. Rozumiem. Margines tak zwany, nie? Dostaliśmy cenę od twoich kolegów, że podobno w samochodzie masz same dobroci. Też i 3 kaloryfery. Tak? No. Bo zimno będzie. Jeden dla ciebie jest. Aha, rok temu wykręciłeś i teraz się przyjechałeś oddać? Tak, tak. Tylko każdy inny jest. Trzeba poprosić bosmana, żeby wytarł tę trawę, bo strasznie mokro jest. No, trochę. A i kalosze też mam. Długie czy krótkie te kalosze? Takie dotąd. Bo ja kalosze krótkie noszę, nie? Na przykład, wiesz. O kurde, a po co wozisz butelkę w wodzie? No tak dla jaj, nie? Żeby była mokra. Po co ten młotek tam jest? No, jakbym się topił, to żeby szybę wybić. Inaczej, w razie jakby po trasie trzeba było jakiegoś gwoździa wbić, to mam, nie? Też, tu mam siekierę. To tak... No, to taka czupaga bardziej, nie? A to do czego? Bo to rozumiem, żeby szybę wybić. Na ryby. A to jest, żeby jak się topi, to żeby pas odciąć.
To jest jagoda kamczacka z agrestem i czerwoną porzeczką. Ty na Kamczatkę pojechałeś po jagody? No, specjalnie. I tak się prezentuję, muszę to wszystko wypakować, to jest kaloryfer, tak? I mamy właśnie to dla Piotrusia będzie do domku, bo tam... Ale ja nie lubię ciepła. Ale bo Lucek mówił, że chce. On już jest ciepły, nie potrzebuje więcej grzania, wiesz? Czy to ktoś inny dostanie? Lucek jest ciepły, ale zawsze potrzebuje jeszcze więcej ciepłości. Poniec z Niemiec. Własnej roboty, pomarańczowa, imbirowa na przeziębienia. Tak patrząc na torebkę, myślałem, że jest konsola, nie? Ale no, trudno. Taka mała? Herbata imbirowa i jaka? I pomarańczowa. Tradycyjna wódka o smaku wędzonych śledzi. To nie jest reklama. Po zobaczeniu tego nikt tego nie chce kupić, kurwa, nie? Ale grubo. Ja normalnie idę do typa, opisałem go, to czemu kurwa nie pracujesz, nie? Okazało się, że to nie ty, stary, nie? Do niego się zesrałem, nie? No ja czerdzie masz kamerę, kurwa. Serio? Tak. Ale tak ironicznie? Nie, ironicznie. No i co się tutaj sprowadza, mój drogi? Co mnie sprowadza? Odpoczynek. To pomyliłeś wyspy, nie? Dostałem zaproszenie od mojego serdecznego przyjaciela Igora, by wziąć udział w tym festiwalu. Jak bardzo jesteś serdecznym przyjacielem? Bardzo. Bardzo? Tak. Bardzo. Bardzo. I co was tu sprowadza? Pokazałeś pierścionek? Nie, no, serdeczny. Skąd przyjechaliście? Z Warszawy. Ale jesteśmy z Lublina. Słuchajcie! Z Warszawy przyjechali, brawa! Ale jest... Brawa, brawa! A jesteśmy z Lublina, więc... A to nie, z Lublina są. Nie. Nie, nie, bo jak przyjeżdżasz, jak mamy taki zaszczyt, że ktoś odwiedza nas ze stolicy, rodowity Warszawek, ty bierzemy mu brawo, no bo to wiadomo, nie? Niestety to nie my. To są, wiesz, są ludzie i warszawiacy, nie? Wiesz, no my, słoiki, to wiesz, nie? No tak, to nie, to nie ta liga, nie? Z lubelskiego, tak? Tak, Lublina, skrajne, z Lublina, z krainy cebulą kwitnącą. A nie chmielem? Chmielem i cebulą. No cebulę to czuć. Magia. Proszę bardzo. Cześć. Siemasz. Marcin. Miło cię poznać bardzo. Skąd, o Jezus, kurwa, mnie wytelepałeś. Skąd do nas przyjechałeś? Z Warszawy. Ale mieszkasz w Warszawie? Tak, jestem z Warszawy. Proszę Państwa, z Warszawy przyjechał, wielkie brawa! Z woli. Z własnej woli? Z własnej woli. Nikt się nie zmuszał? Nie przymuszonej. A z kim przyjechałeś sam? Z tym sympatycznym młodym człowiekiem, on mnie namówił. Który? Bastian. Bastian, sympatyczny młody człowiek. Tak. Może młody. Młody, sympatyczny, ale na zdrowy. Pewno nie człowiek. Na pewno nie człowiek, nie? To on mnie namówił do zostania patronem już ponad rok temu, jak nie półtora. I do tego cisnął mnie cały czas i to dzięki niemu dostałem bilet i dzięki niemu tu jestem. Co robicie? Buty ubieram. Tak szybko się... Ile nas nie było? Ona się już ubiera, nie? Jesteś szybszy niż przeciąg. Nie wiem, czy to jest komplement, stary, ale no... Nie, ja tylko buty zmieniałam. Mr. Hurricane. On nawet z miejsca się nie ruszył. Tak jest? Wszystko... Tak jest? Wziąłem 3 kaloryfery, skrzynkę alkoholu, plecak, krzesełko wędkarskie, grilla, 2 wędki, 2 pary kaloszy, 3 koce, poduszkę, ogórki konserwowe, grzybki, zgrzewkę wody, Coca-Colę, ciastka. Buty też jakieś, nie takie wyjściowe, bo buty to się strasznie upierdolą. Widziałem zdjęcie, że z lotowiczy, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, założyli białe buty, nie? No to jest najgorsza decyzja, jaka może być. Także nie zakładajcie białych butów. Ja mam białe buty, ale na pierwszym bochęciu, na którym byłam, to był 3. zlot patronów. Zniszczyłam buty i od tamtej pory na zlot biorę zawsze takie buty, które po zlocie lądują w śmietniku, więc to jest już mój 6. zlot taki domkowy i nauczona doświadczeniem to są buty do ściorania. A jakie rady dla przyszłorocznych zlotowiczów, którzy będą jechać pierwszy raz? Unikać boneza. Przede wszystkim nie stresować się, co będzie, bo będzie dobrze. Dobrze się nastawić, bo nic nikomu nie grozi. Buty to jest najlepsza rada, nie? Te stare i tak wie do wypierdolenia, także trzeba takie na w***kę. To są cukiery od dobrych chłopaków dla ocieplenia klimatu. Słuchajcie, przez to, że klimat się ociepla, wody ubywa w jezioraku. I to jest dla wszystkich denialsów, którzy mówią, że to nieprawda, to jest dowód. Ja też nie wierzyłem, ale jak przyjechałem i zobaczyłem, to uwierzyłem. Nie ma wody w jezioraku, musimy jechać po osprzęt. Ekspedycja po piwo. Ocieplenie klimatu. Komu to przeszkadzało, nie? Fakt faktem, że gdyby nie ocieplenie klimatu, to by było teraz zimno, nie? We wrześniu. Są plusy i minusy. Są plusy dodatnie i plusy ujemne. Szał i odbicie, nie? Tylko ja mam wrażenie, że tą przyczepą wcześniej jeździły śmieci chyba. No, albo śmieci. Dobra, nie straj żarem, nie? Przyjechało piwo, bezalkoholowe oczywiście, ze Zmyskiej Woli przez Moskwę. Kraken nie przywiózł, za chwilę będzie już na przystani. My musimy się przeprawić, rozładować busa,
załadować piwo na prom, potem przywieźć piwo tu, załadować na tą przyczepę, zawieźć tam, rozładować na altanie grillowej. Brzmi jak wspaniała zabawa. Mam déjà vu. Jechaliśmy tak rok temu, nie? Tak, tylko mnie nic nie działo. No bo usiadłeś w jakimś takim miejscu, u mnie nie jeb... Nie? U mnie teraz okej. To może Martin po prostu. Słuchaj, wyskakujemy jak żołnierze z helikoptera. W tym momencie rozstajemy się, ja z Piotrkiem, nie ja z Luizą. I my ładujemy się na prom, płyniemy po piwo, bo tam zaraz będzie piwo i Janczar. Jak Jastrząb będzie z góry nas filmował, tylko tym razem bez takich ekscesów jak rok temu, nie? Mam taką nadzieję. Pewnie się tak zastanawiasz, jak ja dałem się w noszenie. Przez chwilę się zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że jest to też jakaś część naszego eventu, który... Tak, niestety, bo wolę, żeby było inaczej. Niestety, napiję się tego piwa. No tak, ale wiesz, ja wolę, żeby to przyjechało po prostu, tak, nie? No wiadomo, nie? Ale wiadomo, próbuję jak najwięcej przyjemności czerpać z każdego, kurde, doświadczenia, jakie mnie spotyka. Nawet jak chociażby noszenie piwa. Ty, ale ta woda to ciepła dzisiaj. Tak? No ja to tak czuję, że wiesz. Kąpielówki wziąłem. Skakujesz na bombę? Zastanawiam się. Na waleta. Tu się kopiemy na waleta, zakaz kąpielówek jest. Podpisywałeś w ogóle, mnie nie widziałeś? Zakaz kąpieli w kąpielówkach. To nie my, zauważyliście? Nabieramy wody. Nie, to ja popuściłem. Łódzkie blachy to kraken. Siemanko. Siemanko. Cześć. Jak podróż, jak droga? Cześć moja droga. Znaczy już nie moja, bo to krakena. Równie dobrze jak wasz nowy klip. Tak? Tak. Który? No ten, w którym są wszyscy. Aha. Falhajsowa Nawika. To bardzo dobrze. Nieśmiertelna. Oddaję głos do studia. Nagrywa się Marcin? Czy jestem Bonezem? Trzymasz. Witaj. Tam tyłem. DJ Pablo. Tak, tak. Jaką ma, jakie masz, co masz w CV jako DJ? A różne imprezy, większe, mniejsze. Także różne rzeczy. A na pewno nie tyle co Gregor. Ale nie tak. Nie. I też nie takie, nie? Ja jestem w ogóle tutaj, proszę wziąć poprawkę. Gregor jest Gregor. Ja tutaj nawet nie próbuję mieć jego buty, nie? Daj, daj, daj. Dobrze, bo nam powiedz, czy ja tutaj nagrywam. Także tu Gregor to jest w ogóle... Nie, to jest tu Gregor, a tu ja, nie? Ale Gregor akurat nie mógł, bo ma inne zobowiązania, gra na jakimś weselu. Au! Pozdrawiam dla młodej pary! Au! Głowa w betoniarce! Oczepiny w betoniarce! Oczepiny w betoniarce? Tak, można robić, można robić. Ale mój debiut na zlocie, pierwszy raz, także... No taki imprezie jeszcze nie grałeś, nie? No... Grałem zlot motocyklowy i miałem sytuację, że tam w Lezewie koło Sierpca, skąd pochodzę i ogólnie wskoczyłem do wody i bark mi wypadł i byłem na sorze i z soru prosto na scenę w bandażu i z jedną ręką i grałem. Ta ostatnia za Krakena widzieliście w telewizji Palacha TV, to nie miał żony. Tak, a teraz się ma. A teraz ma żonę. A tutaj urocza małżonka. Teraz pani Krakowiak. Hej. Hej, hej wszystkim. Masz, ty będziesz pani prowadząca teraz telewizję. Co? Nie, no gdzie? Ale to jest Tomek. Okay. Jak masz na imię? Cześć, Asia. Asia, Tomek, Tomek, Asia. Robicie relację. Chodźcie, chowajcie. Dobra, to idziemy zobaczyć, jak będą rozpakowywać. Teraz będę po prostu kibicowała patrząc. Teraz musisz zabijać ciszę i patrzeć, jak praca się odbywa. Dokładnie. Dopiero teraz do mnie dochodzi, że w ogóle jestem na tym zlocie. To jest niesamowite. Czujesz się, jakbyś była w komiksie? No, trochę. No właśnie Pawłowi mówię, ja pierdzielę, my po prostu tu będziemy. Tyle człowiek czasu oglądał i się w końcu udało. Zajebiście, fajnie. Ty jesteś dziewczyną DJ-a, tak? Narzeczoną już teraz. Już GPS jest na palcu jeden, także... DJ jest fanem Palhajsu już wcześniej. Tak, tak, długi czas i w sumie on mnie tym zaraził i wspólnie oglądamy. Ale ładnie to wygląda. No, pięknie się patrzy. Daj Guli jemu dotknąć, chociaż żeby nie było, że nie pomaga. Tak, proszę bardzo. O, jeszcze no, nie. Ciężkie, ciężkie. Dzięki Guli. Ciężkie. Po co ja tu jestem? Jak coś, to śmiało mówcie. Ej, to jest pojebane, nie? Co, my też mamy. Co, nie wzięliście farelki sobie? Okej. Okay. Wszyscy farelką. Wszyscy biorą. Widzę, że jestem pierwszy raz, nie? To nie ma farelki, to małe frajerki. Gdybyś ty był bosmanem i chciał zachęcić ludzi na przyjazd tutaj na wyspę, to co byś powiedział? No, że bosman jest w ogóle najlepszym ośrodkiem na świecie i zapraszamy tu!
Dobrze idzie? No jeszcze jak. Ja zrobię wywiad z tobą, to nie będę musiał nosić. Jest taka opcja? Zajebiście. Dobra, noście, bo my nagrywamy, nie, chłopaki? Ale za dużo to chłopów, zobacz. Więcej kobiet, by było bardziej zorganizowane to wszystko, to nie. Tak myślę. Gdzie jest Luiza? Luiza, gdzie jesteś? Najpierw trzeba popracować, żeby później zbierać z tego owoc, prawda? Tona jest, więc ile tego może być? 1280 piw. Rozumiecie? Marcin, nienawidzę cię. Trzymajcie się. Jak wrócimy, to ma być wszystko już na rozłożone. Pamiętajcie, żeby przy rozpakowaniu piwa zawsze być operatorem i nie trzeba nosić. Teraz my wracamy pieszo, bo pozostali pojechali z ładunkiem. Jak odjeżdżali, to każdy, kto jedzie z nami, kto jedzie z nami, ja, wszyscy się palili, żeby jechać i beka z nas, że my musimy iść pieszo. Ale to, co my wykonaliśmy, to jest tak zwany Iławski numer. Drugi raz już nam wyszedł. Po angielsku Illinois number. Yeah. Oni jak dojadą tam, to mają zdarzenie z autokarem. Muszą rozładować jeszcze raz to wszystko, co załadowali. Więc oni noszą trzy razy, a jeszcze jest ich mniej. Ale tam będzie lepiej ładować na DJ-kę. Tam będzie więcej chętnych do pomocy. Wiesz, dużo ludzi na pewno. Damy radę. Nagroda to będzie. Ciekam, nagroda stary. Będzie pod wieczór, tak? Za te nasze wysiłki. Czy ty pierwszy raz jesteś? Tylko. No ja mamę prosiłem, tatę prosiłem, ale dopiero teraz mnie puścili. Wiecie, chodzi, nie? No i żałuję, naprawdę żałuję. Tyle mnie ominęło historii, wspaniałych wydarzeń. Ale to ja też tak robiłem, że na przykład, wiesz, siedziałem z takim ziomeczkiem, z którym oglądaliśmy Pal Heist i oglądaliśmy film ze zlotu tam któryś. Mówimy, teraz to już musimy jechać, nie? Mi brakowało później po prostu osoby, nie? Przychodził, tak, i też tak samo miałem, że termin przychodził już ten, kurwa, coś zawsze coś wymyśliłem, a później oglądałem film i znowu byłem wkurwiony, że nie. Nie było, no. Tak, i mówię, nie, no tym razem... Ja miałem już... dokładnie to samo, nie? Ja mówię, dawaj, ziomek, jedziemy. Nie, dobra, wiesz co, nie mogę, coś tam się zawsze wysypywało. Mówię, dobra, Kamil, teraz, musimy, nie? Sztywno. Kochani, chodźcie pomóc piwo zanieść na DJ-kę. Potrzebujemy mężczyzn silnych. Ej, idziecie pomóc rozładować, czy nie? Chłopaki, chodźcie. Pomożecie? Chodźcie pomóc. Jak Mario. Razem! Jak się kiepa do mordy wchodzi, to lepiej robota idzie od razu. Tak, dokładnie. Potem można poznać dobrego budowlańca. Jak mu leci dym do oczu, to nie reaguje. Ty dzisiaj jesteś najbardziej oddanym pracownikiem. Nie wiem, za co naprawdę. Pod kątem BHP wszystko spełnione, normy dźwigania zapewnione. Ja jako BHP-owiec kontroluję, nie? Słuchajcie, za fatygę pół piwa na parę. Jaki jest ulubiony zespół budowlańców? Arctic Monkeys. Generalnie Maciek jest osobą ikoniczną, bo był jednego dnia we wszystkich stronniskach polskich tatrzańskich. W jeden dzień. Ja co prawda nie w jeden dzień, ale w każdym polskim stronnisku w Tatrach byłem na odcince. Z jednego mnie... Tylko z jednego? Z którego? Tylko z jednego. Z którego? Z Morskiego Oka. Z Koszalina. Kawałeczek drogi, ale warto było. Tomasz Jęk. Nauczyciel historii w 47 LO, nie wiem czy nadal uczy, ale uczył mnie historii, przygotowywał mnie do matury ustnej oraz pisemnej z historii w 2003 roku. Jak widział, że ktoś żuł gumę, podczas lekcji historii mówił do Koszalina! Tomek, pozdrawiamy. Stamtąd przyjechałeś? Stamtąd przyjechałem, ale nie ma tego złego, co na dole. Jak się chodzi po Koszalinie, jak tam lądują wszystkie gumy? Trzeba uważać, co drugi krok, wiesz, w prawo, w lewo, różnie to bywa. Przyjechaliśmy z Anglii. My przylecieliśmy z Anglii, no. Z północy, z Leeds. Gdzie jest Anglia? Anglia? Wielkiej Brytanii chyba. A, Anglia! Anglia. Z Anglia. A. Dziękuję za normalizację zakoli w społeczeństwie. Pokaż. Dzięki ojcu. I trzeba je nosić. Witamy bracie. Bracie, witaj, bracie. Bracia za kolanie. Specjalnie dlatego przyjechałem dla was. Nie. No, musisz jeszcze, trochę poczekać. Jeszcze trochę. Nie, niestety. A kurwa, się wyjebałem, brałem z wrażenia. Kubańczyk! Nie. Siema, Kuba. Ile masz lat? 30. Słuchajcie, twój ojciec 30 lat temu nie był gdzieś, kurwa, w okolicach Koszalina? Dzień dobry, witam. To jest kurwa, twój brat bliźniak. Pozdrawiam Kubańczyka. Zobacz, patrz. Identyko jak ty, kurwa. Ty. Tylko... Może to ty? Marcin, direkt aus Deutschland. Jaka paruwa, wariacie! Was für ein Mist, du Verrückter. Was für ein Mist, du Verrückter. Po polsku, jaka paruwa, wariacie, brzmi dużo lepiej. Kolejny dowód na to, że Niemcy to w ogóle tam do prostowania bananów się nadają. Ooo! Pierwsza wyżadka, kurwa. O, tak ci powiem, że chyba jo.
Mamy pierwszą wysiadkę. Chodźcie cicho, bo śpi. Chłopie, jestem tak podniecony. No. Co tu się robi? Mamy pierwszą wysiadkę! Puchar jest nasz! Sia-la-la-la-la-la-la! Sia-la-la-la-la-la-la-la! Sia-la-la-la-la-la-la! Jeszcze raz! Puchar jest nasz! Sia-la-la-la-la-la-la! Sia-la-la-la-la-la-la! Gratuluję! Pamiętasz chociaż co ci śniło? No nic mi się nie śniło, stary. To wszystko dopiero przed nami. A do czego ty zasnąłeś tu? Zmęczony jestem. No wiadomo, wiadomo. Zmęczony. Teraz mamy pierwszą wysiadkę. Kolejna tradycja zlotowa za nami. W 1974 roku miał premierę film Gniazdo. To był polski film, nagrywany m.in. na Wielkiej Żuławie. Fabuła filmu kręci się wokół historii Mieszka I, który tuż przed bitwą pod Cedynią wspomina swoje życie i na potrzeby tego filmu na tej wyspie wybudowano gród z podgrodziem, most drewniany. Most niestety się rozleciał, gród chyba też, ale chyba, bo jeszcze tam nie byliśmy. Wczoraj płynęliśmy, po moście nie ma śladu, a teraz idziemy zobaczyć, gdzie jest ten gród. Teraz pytanie, kiedy była bitwa pod Cedynią, ktoś wie? 1945. Nie. Pomyliłeś się o jakieś 1000 lat. Słuchajcie, to jest ostatnia chwila, żeby zrezygnować. Każdy, kto jest w klapkach, będzie żałował. Każdy, kto idzie z nami, będzie żałować. To jest absurd, nie? To, co za chwilę zrobimy. Tak, ale stary, ja wiem, co my robimy, bo my to robimy zawsze tak samo. A oni, wiesz, to jest Palhais Experience. Tak, to jest tak, co musiałem powiedzieć, no. Daleko jeszcze? No tak, tutaj, za zakrętem, kurwa, nie? To jest wycieczka fakultatywna Palhais Experience. Tu. Ta wycieczka to jest Palhais Experience, poczujecie się tak, jak my się czujemy, nie? Każdy, kto złapie kleszca, ma niemdłe gratis. To jest wycieczka, która ma sprawić, że wszyscy będą żałowali, że tu przyjechali. Lub jak Marcin prowadzi nas na ten, na polany odkryte, duży upał. Wracają od razu wspomnienia jak z Bochenka. Więc wszyscy stali na 40 stopniach na patelni. O! No bo tu był dół. Słuchajcie, pytałem cię, bo Smana powiedział, że nigdy tu nie był. Wcale mu się nie dziwię. Dobra, słuchajcie. Wszyscy mnie słyszą? To nie tutaj, chodźcie. Cześć, wy też tutaj? O, przed nami nawłoć kanadyjska. Ja was proszę, pana. O k***a, damy radę. O, są pokrzywy? Nie, nie ma. Słuchajcie, tutaj w ogóle nie ma pokrzyw, nie martwcie się. Ała. Kleszcze to leszcze. O kurwa, tu są pokrzywy. Uwaga, bo tu są takie dziury. Uwaga, dziury. Dziury. Uwaga, dziury. Uwaga, dziury. Uwaga, dziury. Zlot patronów 2023. Jak jest? Tak się kaszle. Gród to nawet nie jest on. Ale patrzcie, zawracają. Są tam, co w tamtą stronę idą, nie? Mówiłem, że to nie jest wycieczka dla wszystkich. Mówiłem. Nie, no tam wraca, widziałeś? Patrz, zobacz, patrz. Tam daleko, widzisz? Tam. Są na horyzoncie faktycznie. A, wiem, to są patrioci. Zobaczcie, polane na Włoci kanadyjskiej. Ja nie wchodzę. Jestem Polakiem. Kanadę. To jest bardzo inwazyjna roślina. Kiedyś Polskę będzie porastała tylko sosna i nawłoć kanadyjska. A czemu oni się cofnęli? To normalnie, terenowe. Na wycieczkę mówili, będzie fajnie. W Pakistanie mówili. Jest łatwiej niż tutaj, nie? Ten bubunia odwala, to jest głowa mała. Kurde, wszystkie rodzaje krzaków w jeden dzień zaliczymy. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Za grubo, co? Chłopie.
Murański powiedział, że świat, do którego nie masz pojęcia, że wchodzisz, to kurwa, to powinno być tak samo przed zlotami, nie? To samo, nie? Z kamerą wśród zwierząt. Ale ty patrz, ile pszczół fajnie. Nie będzie tego widać. Nie? Nie zrobisz dymu? Nie, mam szeroki. To akurat mnie złapiesz. No. O kurwa. O kurwa. Guli ci się. O. Pierwsza wysiadka! O ej, o pierwsza wysiadka! Stawaj, Guli! Czekaj, daj aparat. I tu piona. Dalej, nagraj. Guli, 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 Guli. Pierwsza wysiadka, ej, Guli, pierwsza wysiadka. Pierwsza wysiadka, ej, Guli, pierwsza wysiadka. Czemu zawsze ja? Ale stary, jak już poleciałem, to już jak żuczek, kurwa. To nie jest grodzisko, chodźcie dalej. Idź pierwszy, Marcin. Dobry pomysł. Tak mówisz, jakbym ja wiedział, gdzie idę, przecież nigdy nie byłem. No wiem, ale chodzi mi, żebyś robił ścieżkę. Właśnie dlatego idzie pierwszy. Zbliżamy się do najwyższego wzniesienia na Wielkiej Żuławie i to właśnie w tym miejscu był ów gród. Teraz poszukiwujemy pozostałości tego grodu. Obstawiam, że nie ma żadnych. Dotarliśmy, proszę Państwa, to jest to miejsce, to był ten gród. Na szczycie tej górki, nie? Na wydarzeniu są zdjęcia tego grodu. To była ogromna budowla, nie? I to było tutaj. Dlatego w tym miejscu nie ma drzew. Wycięto te drzewa na potrzeby filmu, to była komuna, więc można było wyciąć, nie? Poczekaj, i tu w ogóle nie było drzew. Powinien czekać na resztę grupy. Nie, oni to obejrzą na odcinku, wiesz? A, dobra. O, stał, Sandra. Druga wysiadka, ale o, druga wysiadka. Chyba na smyczy. Patronaj, to może być twoja reklama. Gniazdo. Na YouTube jest cały dostępny, nie polecam. No, Martin jako rodowity Iławiak oglądał 2 dni temu, 25 minut wytrzymał, a ja obejrzałem cały na przykład. To są retrospekcje z życia Mieszka I w noc przed bitwą pod Cedynią, która odbyła się w czerwcu 972 roku i pewnie was nie zaskoczę, ale Księstwo Polskie wygrało tą bitwę. Chwilę odpoczywamy, bo musimy wrócić. Siadamy. Tak, to już koniec. To jest pachać właśnie. Jest dobrze. Jest dobrze, lecimy chyba tutaj. Nie no, jakieś zdobywanie schronisk jest łatwiejsze niż to, nie? Słuchajcie, jak ktoś chce, może szukać pozostałości tego grodu, ale gród znajdował się na szczycie największego wzniesienia na Wielkiej Żuławie i właśnie tu się znajdujemy. To było 50 lat temu, szukajcie. Nie wyjebałeś się? Nie. A teraz prawie, ale masz głowę całą brudną. Przetarłem, kurwa. Właśnie tak wygląda, kurwa. A to moje są ujebane? Ty jesteś pierdolony, stary. Jesteśmy w ogniu wydarzeń, doszliśmy, atak szczytowy zaliczony i mamy tutaj wywiad z himalaistą, o kurde, który przyszedł w takim obuwiu. Jak się szło? Szczerze czy nie szczerze? No tak szczerze, czy to klapki Kubota? Nie, to są oryginalne bazarkowe klapki. Jak? Czuję, nie polecam wchodzić w wyprawy, szczególnie w Himalaje, w klapkach. Koleżanka tutaj ma obuwie. Myślę, że to są takie damskie klapki. On ten słupkowy jest. To per pay per view. Wracamy do ośrodka, ale teraz skrótem. Będzie łatwiej, chodźcie. O kurwa, nie zasłyszałam, było widać gród czy piód. Ja już słyszę to, co chcę słyszeć, nie? Ano ta, dziękuję. Ale tu już jest blisko, bo to jest pierdzący skok, nie? Strzał i odbicie, nie? Dość głęboko tutaj jest. Uważajcie, tam jest głęboko. Tu jest głęboko, uwoży. Kto to był? To ja. Mówiłem? Uwaga! Przecież ostrzegałem, że będzie chłopo, nie? Żeby nie iść. Żeby nie iść, mówiłem. Nie ma tak, że ktoś powie mi, że chłopo, nie mówiłem. Mówiłem, nie idziemy, bo nie ma sensu, nie? Nie, idziemy. Jeszcze ludzie w klapkach poszli, stary, nie? Zobacz.
Klaszcze lubią to, nie? Nawet nie trzeba nic zrobić. Ale nie, ja jeszcze nienawidzę klaszczy, kurde. Dlaczego? Bo kiedyś byłem w Holandii i miałem podejrzenie boleriozy, nie? Klaszcze, ja jeszcze podejrzewam kilka innych rzeczy u ciebie. Nie, nie. Dole. Uważaj, stary, jest dziura. Idzie. Ej, powrót jest gorszy niż dojście tam. Ej, no serio, no. No i słuchajcie, kochani, jak wam się podobało Palhais Experience? Zajebiście. Co jest? Druga wysiadka. Co jest? Dwa razy się... Mordo, widziałeś gród? Co widziałeś? Gród? Gród? Gród widziałeś? Nie. Co ty żeś przeprowadził? Mówiłem, żeby nie iść. Mieliście ostatnią szansę, żeby... Najlepsze jest to, że kurwa w ostatni dołek wpadłem. Ja... Szał i odbicie. Skąd pani przyjechała? Z Lublina. Z kim? Z mężem. Który to jest twój mąż? A więc tam idzie w Krzunach chyba. Nakłoniłam go tutaj do przyjazdu. To ty było... jego, nie on ciebie? Tak, bo to było jego marzenie, a ja powiedziałam, jedziemy i jesteśmy. Be careful what you wish for, nie? Może i tak, nie wiadomo. Kolejna gleba. W tym samym miejscu. Mówiłem, że mnie nie iść. Mówiłem, ostrzegałem. Jest na taśmie. Słuchajcie, nie idźcie. Żałujesz, że przyjechałeś? Nie, dlaczego? Bo masz boreliozę już na pewno. Ja już mam takie kardio zrobić wuwunia. Twoja stara to dobra sunia. Dzięki. Kto żałuje, że poszedł na spacer ręka do góry, nie? Skuty są najlepsze, ty. Guli, jak myślisz, ile ta wycieczka zajęła nam drogi? W metrach. 1,6 km? Dobra, byłeś blisko. Współczuję twoim fit zegarkom. 0,97. Twoim zegarkiem nigdy więcej chodzenia na spacery z wuwuniem. 900 metrów, człowieku, rozumiesz to? Przeżyć to, co Piotrek na każdym odcinku jest bezcenne. O, to był Palhais Experience, tak. Zadowolony, co by nie przeżył. Ale liczyłem, że będzie więcej pokrzyw, nie? To jest rozczarowanie, nie? Trzeba było na jakieś bagno. Trzeba zagadać z Bosmanem, żeby rozsiał jakoś tam na przyszły rok, nie? No. Był pierwszy palhaisowy spacer po Wyspie Wykarzłowa. Na przyszły rok postaramy się zdobyć więcej, nie? Doszliśmy do grodu, niektórzy zajrzeli do grobu, ale jest git, nie? Polecamy ścieżkę zdrowia z Marcinem. Uwielbiam skróty. Akcja. Było przaśnie. Trzeba się napić potem. I chcemy jeszcze jutro. Twierdza 10 na 10. Szkoda mi tych ludzi, co zawrócili i idą teraz naokoło. Wy sobie normalnie idźcie, ja bym jeszcze przebitki porobił, jeszcze raz podejdę. Ja jestem się w jakieś śliwki wjechałem. Daj spokój. Teraz nogi łobmyć po wycieczce. Nigdy więcej na spacer do z tobą. Dlaczego? Bo poszliśmy później. Byłeś ze mną, ale byłeś ze mną, nie z nimi. Jeździliśmy przez jakieś chynchy, jebane krzaki i wie co. A my normalnie chodnikiem, nie? A my ja w laczkach zapierdalam przez te krzaki. Przedem za wami. Cześć kochani, witamy na Wielkiej Żławie na zlocie patronów. Bardzo smutna rzecz się wydarzyła. Wiecie, zawsze przyjeżdżałam ze świńskim duetem, tak? Jeszcze raz Piotrek, bo ja się nie mogę skupić. Ale ty robisz różne inne rzeczy. Ale po co pokazujesz mi penis, jak ja mówię do kamery? No, ale ja się nie mogę skupić. Kurde. No to, no dobra, tutaj już stanę. Nie ma ze mną Boneza i Gigsa, ponieważ zaspali, ale dotrą później. Mam nadzieję, że zabawa będzie wyśmienita. Mam dowcip. Suchara mam. Co powiedziała Ewa do Adama, żeby zjadł jabłko? No wiecie czy nie? Nie wiecie, ale na stówę. Zjedz jabłko, Adam. No Piotrek, czemu z opóźnieniem zareagowałeś? To było śmieszne. Dawaj. Gościu poznaje fajną dziewczynę z długim warkoczem. Jeszcze raz, Komar, do mikrofonu. Do mikrofonu jeszcze raz. Jeszcze rozładował chyba. A ty. Dawaj. Nie, gościu, kurde, poszedł na balety, poznał fajną dziewczynę, blondyneczkę, kurczę, tego, wiadomo, że go night stand up, chyba coś takiego się tam zwie. No nie, to nie wiesz. I ten, i dobra, nie. Dawaj, dawaj. Jeszcze raz. O, spikło, kurde, pierdolę, masz kurde do tego. No. Nie, mam za k***a. Tego daj. Kamer jest najlepszy. Ty piku coś. No. No.
Gość poznaje fajną dziewczynę, kurde, Natalię. Blond włosy, fajne, długie, kurde, warkocz, miało taki fajny. Spotkali się. Nie. Nie, dobra, dobra. Nie, wiesz, no, nie. Nie rozpraszaj, nie rozpraszaj się. Chuj, to była twoja dziewczyna. Gościu poznał klientkę fajną, że miała duży warkocz i się poznali i gościu zaczął ją na pozycję pieska i ona do niego krzyczy, warkocz, warkocz, a on Dlaczego wąż nie ma jaj? Bo by wyglądał jak chuj. Jaki jest ulubiony zespół rapowy księży? Molesta. Proszę Państwa, wybiła godzina 16 i rozpoczęło się coroczne grillowanie. Ludzie, którzy robią tego grilla, znają się na rzeczy bardzo. Znają się na gotowaniu tak jak my na nagrywaniu. Yo. Idziemy teraz zobaczyć, co w tym roku tutaj dają. Co jest świeże? Wszystko! Ogórkowa. Barsz nierosyjski. Herbata. Kawa. Ogórek małoszkolny. To jest ziemniak. Ogórek, który stwierdził, że pierdoli i nie musi się użyć. Dlatego jest małoszkolny. Nie spróbuj. To jest. Nie? Dobrze, że do szkoły nie poszedł. Kiełbasa jest topka, nie? Tak. No. Jest jakieś ciasto, tutaj Państwo przygotowują grilla. Myślę, że przejdźmy szybko dalej. Czy ten Cula wie o tym talerzu? Tu widzimy smalec, czyli to, co króluje zawsze na dożynkach. Mamy ogórki zwykłe, kiszone oraz małosolne. Mamy lokalny chleb z Iławskich Pól, ta pszenica. Ciasto drożdżowe z lukrem. No i tutaj, jak widzimy, jeszcze sałatka. No i cały grill. Jak grill oceniasz? Pyszny. Co jadłeś? Nic. Jeszcze. Kiełbasę, białą i nie? I kurczaka. Ale wybrnął antyrasistowsko, pięknie, kurwa, follow-up, pójdźcie do lewaki. Jadłem kiełbasę białą i nie. DJ Pablo. Tak, DJ Pablo, urodziłem się w sierpcu, pochodzę z Bydgoszczy. Znaczy, mieszkam w Bydgoszczy. Jak się czujesz, że zastępujesz w tym roku DJ Gregora? Wiecie co, no pewnych rzeczy się przeskoczyć nie da, tak jak Gregora, nie? On zawsze będzie górą, ja dołem, Benz, ale staram się, żeby było fajnie, nie? Jako dyplomowany dietetyk, czy mogłabyś nam zalecić taką dietę podczas zlotu dla naszych patronów? Jak przeżyć ten zlot, aby wzbogacić się o witaminy? Tak. Białko. Jak oczywiście, wysokotłuszczowo, wysokobiałkowo i nawodnienie. Wymień mi 6 plusów. Fajni ludzie, fajna atmosfera, przygody w krzakach. No i teraz 3. Piękna pogoda, piękne okolice i piękna atmosfera. Dobra, ta przygoda w krzakach, opowiedz mi. No, byłam na wycieczce z tobą, w tych takich krzakach, które ale to były... nie byliśmy we dwójkę. Nie, bo to ogląda moja żona. Nie, i moja mama. My nie byliśmy we dwójkę w krzakach. Nie byliśmy w trójkę. Też nie byliśmy w trójkę. Jak się pani bawi? Ja się bardzo dobrze bawię. A jak się bawi Kazimierz wstało. Brooklyn Jakubowski? Stało właśnie, bo słyszało muzykę i trochę się martwię, że chyba mu się podoba ta muzyka. Jest podejrzenie, graniczące z pewnością, że dziecko bujane do snu basem urodzi się z wielkim k***asem. No to dajcie tego basu, no niech ma chłopak, no. Żeby nie odziedziczył tego potacie. No, ale wiecie, Ja nic nie powiedziałem, nie? Chciałam powiedzieć, że teraz... To się zakrztuciłaś. Nie ma czym. Dobra, nie. Martyn, wstań, bo oni się to obrażają. On śpi? Tak. O, tata wstał. W jakim mieście dziwią się, gdy pada mały deszcz? W Łomży. Borcuk albo Świstak. Borcuk, dobra. Borcuk siedzi na jednej wyspie. I jara dojta. Jara dojta. A na drugiej wyspie... Nie, proszę, jeszcze raz, kurwa.
Nie śmieć. No nie, cofnij się o krok i lecimy. Ty, ja to znam, tylko naprawdę, ty, nie wierzycie, że ja, naprawdę, powiedzmy to raz, a dobrze, zamknijmy ryje hejterom. Ale, tak. Cofnij się o kroczek i lećmy z tym. Lecimy. Borcuk leci, jak te się krzesełka na plaży nazywają? Leżaczki. Na leżaku siedzi kurwa świstak i ma jazz. Zajebiście jazz, jara, kurwa. Poczekaj, bo jeszcze chodzi o wyspy, nie? Trzeba to też zaznaczyć, że to są wyspy, no, a nie... Stary, nie, bo jest limitem, mikrofon jest twój. Okay. Dobra, jest git. I że z drugiej wyspy mówią krzyczeń, nie, no git, i tak będzie śpiesznie. Nie, poczekaj, nie, ja to skończę. Był świstak, przypływa do niego foka. Z drugiej wyspy właśnie, kurde, właśnie wyspa Wolin, powiedzmy. Nie, stamtąd. Przypływa do niego ten i mówi, co ty kurwa taki masz, co ty taki panny jesteś, fajny macie kurde, tego ten. Mówię, ty, ja mam. Zajaraj sobie i tego. Ty, on bierze, zajarał, mówię, co to nic nie kopie, nie? A on mówi, weź zajaraj i musisz ciągnąć powietrze, przepłynąć na drugą wyspę i tam wypuść powietrze, chłopie. Tak zrobił, a pod... przepłynął, tak zrobił, nie? Przepłynął i tam... A patrzy, a tam na leżaku na drugiej wyspie ten hipopota, nie? I tak patrzy i ty, ta foka się dala z tej wody, a on mówi, ty, foka, co ty taka zajebana? Ty, ja, goli, ja zjebałem to. Zjebałem. Znowu. Ale w którym momencie? Spróbuj wrócić do tego i lecimy dalej. A gdzie skończyłem? Że foka zajebana i hipopotam tam był. Dobrze? Nie, właśnie, hipopotam, no to jest ten, to jest koniec do chipu, kurwa, się. Tak, ale nie, naprawdę, on jest śmieszny, nie? Kurwa, jakie to było zwierzę. Nie, takie foka, właśnie foka, nie? A, dobra, już mam, dobra. No zamku. Już wszystko mamy. Foka wpada na wyspę. Gdzie gościu jara sługa. Marihuanę, nie? No. Jara i mówię, ty gościu, ty, dasz mi coś zajarać, kurde? Ja mówię, że to taki śmieszny jest, że to fajny temat. On mówi, no fajny. I dał mu, on zajarał, mówi, co jest? Nie działa, nie? A on mówi do niego, op, musisz wziąć bucha i przepierdolić się z powrotem na wyspę. I Manny, okej, okay, mówi, nie? Wypierdził. To nie koniec, nie? A tam on wjeżdża na drugą wyspę, a tam hipopota na leżaku. I hipopota mówi do niego, ty mordo, foka wypierdala z tej wody i hipopota mówi do foki, ty foka, co ty taka z**bana jesteś, nie? A foka mówi do niego, a na tej drugiej wyspie, a ty ma taki fajny tematik, nie? To przepływ, nie? Hipopota poleciał na drugą wyspę, się wydłuża, a ten mówi, ty foka, wypuść powietrze, bo pękniesz, kur... To jest koniec? Nie wiem, kur... Proszę Państwa, przechodzimy teraz do części koncertowej, w której ja będę występował.
Chciałem was wszystkich serdecznie zaprosić z tego miejsca na 10. zlot patronów oraz moje 40. urodziny. Jeszcze raz, że tutaj przyjechaliście, to jest mega ważne dla nas. Ja nie wiem, na pewno nie ma innego twórcy, innego kanału na YouTubie. Ja wiem, że żugajki się spotykają na jakichś tam zlotach, nie? No ale no, szanujmy się. Naprawdę nie ma takiego drugiego kanału, który zrzeszałby tak wspaniałych ludzi, którzy spotykają się tutaj. I mam nadzieję, że ci, którzy są pierwszy raz, nie są ostatni raz. I dziękuję wszystkim za to, że tu jesteście. Wielkie brawa wam. Właśnie o to chodzi, że nam nie macie za to dziękować. To będzie głupie. Martin tam gra, ale na obieg przyjechał kolejny raper. Nie jest to Bones, ale może też wystąpi, nie? Kto? Tak, jeden. Taki jeden. Geeks. Też nie. Jeden. Jest taki jeden, nie? To jest ten jeden, o którym mówiłem. I siemanko, witam. Jak się nazywasz? Jeden. Cześć. Martin. To jest numer raz po tygodniu na Wielkiej Żławie. To jest 1.8L bez 8L. Tak wygląda gość z 1.8L, jak już zapomniał. Ile jutro nagramy utworów? Jeden. Au! Marcin, ty się dobrze czujesz? Nie. Proszę państwa, to jeszcze nie jest koniec dzisiejszego dnia, bo jeszcze pewnie jacyś prowadzący się tutaj pojawią, ale to jest koniec dzisiejszego dnia z moim udziałem, dlatego że teraz oddaję się rozmową. Dlatego, że bardzo dużo ludzi przyjeżdża tutaj na tą wyspę, między innymi po to, żeby ze mną pogadać. Kiedy ja nagrywam, może z kamerą, zajmuję się jakimiś pierdołami, to nie można do mnie podejść. Więc teraz ja rozpoczynam swoją taką zabawę zlotową, że będę sobie podchodził do wszystkich osób, których nie znam i będę z nimi gadał, będę wysłuchiwał ich pytań, odpowiadał na jakieś pytania, ich historii i tak dalej, bo jest to fajna rzecz. Uwielbiam poznawać ludzi. I mam nadzieję właśnie, że dużo ciekawych rzeczy dzisiaj się dowiem, których jutro nie będę pamiętał. Yo. Dobra, przyjechał jakiś kamper. Siemanko. Siemanko. Może być bajzel, ale no. No to zobaczymy, no, to się wytnie. To jest lodówka? A nie. Chodzimy, no zobaczymy, co tutaj jest. Ściągnij mnie. Dobra. O. Jestem. To jest mój... Kurwa, dobra. Nie działa. Dobra, falstart jeszcze raz. Cięcie, pokaż jeszcze raz. A czy masz tutaj lustro? Mam tutaj, no. Guli, pokaż się w kamerze, co tam ci przystało. Jest mod? Generalnie to jest kamper, który kupiłem w zeszłym roku z myślą o tym, żeby zrobić tu sobie nowy domek taki mobilny i zrobić tu studio, w którym mogę pracować, bo pracowałem w swoim studio w piwnicy przez ostatnie 4 lata, więc stwierdziłem, że chcę trochę zobaczyć świata. Jakiś rym wyjechał nawet. Tu jest wyrót dla dwóch osób. Mhm. I to przyjechaj z kolegą i śpisz się tu we dwójkę, tak? Tak. No to dobrze, pokaż kolegę od razu. Dobra, no i mów dalej. Ale tu Daniel śpi, nie? Aha, w nogach. W nogach śpi? Nie, tutaj zdejmujesz, tu się rozkłada, wyjmujesz stoliki na 4 osoby jest spanie, nie? Aneks kuchenny i tutaj mam biureczko, lapka. Stacja robocza, rozumiem, tutaj jest, to jest studio. To jest studio, ja sobie tutaj nagrywam. Ewentualnie jak nagrywam kogoś, to wyjmuję stolik i tutaj stawiam majka i realizuję sobie w ten sposób. I co, powiedz tak, jeździsz po Polsce czy po świecie i tak, i tu mieszkasz, czy jak? Na razie wiesz, ja niedawno skończyłem ten projekt, bo wyszło parę rzeczy, które musiałem zrobić tutaj, a nie planowałem. Więc był spory remont, ale skończyłem, zrobiliśmy kilka akcji aktualnie już, które są we vlogach na kanale Karma, także sprawdzajcie. To się dopiero zaczyna, nie? Więc tutaj dlatego wpadamy na różne takie ciekawe akcje. Tu będziemy nagrywać utwór i plan jest taki, żeby goście, patroni wymyślali jakieś wersy, panczyki, słowa, coś, dawali pomysł na wersy, które wy będziecie nawijać. To jest stary Eltek 28, to już jest emeryt, ma ponad 40 lat, więc już jest pojazdem historycznym. To graffiti, to jest pomysł mojego ziomala Jimmy'ego, pozdro Jimmy, który to wymalował bez żadnego projektu, bez pomysłu, po prostu chcieliśmy go odświeżyć.
No i wyszło coś takiego. Ale to chodzi, ta karma, to chodzi o to, że jeździsz głodny, czy ma to jakby swój przekaz? Nie, po prostu jem karmę dla psów. Jak to na stare auto przystało, nie ma tutaj Ameryki, aczkolwiek jest w tym aucie dusza, gdzie jak oglądałem wiele kamperów, to nie miało tej duszy. I jak wynająłem kiedyś nowy kamper do takiej akcji, do kawałka z Vixenem, zrobiliśmy coś takiego, prototyp tego, nie czułem tego, a tu wsiadłem do niego i jest taki, kurde, stary, fajny vibe. Czy dasz radę ten wózek zdjąć, bo ktoś go dzisiaj wrzucił? Nie, żartowałem. Nie, nie, o tym wózku żartowałem, bo to chyba jest... A czekaj, on jest przymocowany? Sprawdźmy to. Nie, jest przymocowany. Generalnie tak wygląda dach, nie jest może zbyt czysty. Zgarnęliśmy gałąź po drodze jakąś, nawet nie wiem kiedy. Ale fajnie pasuje do otoczenia. Ma miejsce na drugi panel, jakby brakło prądu, tak będziemy dokładać. No i co, i tu planuję zrobić jeszcze taras, żeby można było się wywalić i... coś tam sobie przychillować. Więc jeżeli ktoś chciałby jakąś taką atrakcję, czy po prostu nagrać sobie kawałek gdzieś, gdzie nie można nagrać kawałka, to wszystko jest do zrobienia. Odzywajcie się na track albo na 1 gram Insta na Instagramie. Albo na kanale Karma. Albo kanale Karma, track Karma na Insta też jest. Jak coś, to można zawsze też do Guli jego napisać i Guli wtedy przekieruje, nie? Tak? Guli? Przekieruje. Dobrze, tak dobrze. Dlaczego piesek nie szczeka? Bo zapomniał hał. Przychodzi gościu na ryby, jest zima, robi dziurę w przeręblu, siedzi godzinę, dwie, nic nie może złowić, cała dupa mu zmarza, zimno jest mu. Nagle przychodzi obok niego drugi gościu, minęło 5 minut, łowi jedną rybę, drugą rybę, trzecią rybę i ten gościu mówi: panie, ja tu siedzę dwie godziny, nic nie mogę złowić, cała dupa mi zmarza, jak pan to robi? On: co? Co? Robaki muszą być ciepłe. Dlaczego pociągi nie stoją w korkach? Bo zawsze jeżdżą po kolei. A wiesz, jaki jest szczyt siły? Nie wiem. Ścisnąć monetę tak mocno, aż orzełek się zesra. Co cię tak bawi? Jezu, co się dzieje? Zakrztusił się w plecki. Zakrztusił się. Czy jest ktoś przeszkolony z kursu pierwszej pomocy? Nie no, jest super, każdemu wszystko smakuje, jest atmosfera bardzo przyjazna. Myślę, że będziemy tu jeszcze przez wiele lat. W przyszłym roku planujemy tu zrobić 40 urodziny Marcina. No także jak będą 40, także my tu też się piszemy. Już zdążyłem dwa posty na grupie napisać. Jeden, że znaleziony jest iPhone 14, a drugi, że zgubiony jest iPhone 11 Pro z pieskiem na tapecie. Ale wszystko zostało odnalezione. Będzie nowy teledysk pokazywany. Nieśmiertelna nawika palhajsowa. Nieśmiertelna nawika palhajsowa, w którym udział wzięła ekipa palhajsowa. Ekipa palhajsowa, tak. Nagrywaliśmy w Fabienicach? To wy nagrywaliście, nie? No, my nagrywaliśmy. No my, to nie, my nie. No mówiłem o Guli, bo tak. On kręci, nie? No to tak, było nagrywane w Fabienicach, jest zajebisty kawałek. Generalnie nagraliśmy wspólny ekipowy kawałek, żeby pokazać innym ekipom, jak się to robi. I proszę was o ciszę, żeby każdy mógł usłyszeć wszystkie słowa. Moje flow jest takie płynne, żeby mogło być wódką. To dobrze się przyjmie taką, że dobre to gówno. Taką, że dobrze się bawisz i dobrze czujesz się jutro. Mówią, że fajnie pić z nami, ale podobno jest trudno. O! Stoimy twardo, kiedy wokół same zgony. Nie ma tu świętych, ale czuwają patroni. A że już tyle lat nasza ekipa się broni, to jak 500 kurtek, tego nikt by nie założył. Dzień dobry Państwu, z tej strony Bones i właśnie udało mi się dotrzeć na zlot. Jeżeli spytacie dlaczego, to dlatego, że Geekshore małą kurtkę jest i musiał pracować. Ej, przez chwilę stałem się w ubuniem i sprawdziłem, czy Bones ma włączony mikrofon. Jak się czujesz, kurwa, który ma 40 lat? Tak? Czy tak robią 40-latki? Nie, 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 nie robią. Dzień dobry, sobotni poranku, to jest trzeci dzień naszej przygody, a drugi dzień zlotu. Nie mam aparatu. Jest... Tak podsumujmy wczorajszy wieczór. Ale są karty pamięci. To jest... Karty pamięci są, to... zapis był. No to po co wyjąłeś kartę? Znaczy zapis był na kartach, nie był w mojej głowie. Ale to co się stało? To jak to się stało, że karty zostały, a aparatu nie ma? Odwrotnie powinno być. Mój kumpel kiedyś wrócił z imprezy z baterią bez telefonu. To coś w tym stylu, kurwa. Miał w ręce baterię. Sobota, godzina 9:05.
Przed chwilą zaczęło się śniadanie. Idziemy zobaczyć, co w tym roku przygotował Bosman. Tak? Z cestrzynką, ojej. Bawiłem się bardzo porządnie wczoraj. Ktoś mnie zaprowadził do domku i kurwa przerwał moją... Sądzę, że to nie była jedna osoba. Z ilu jaj jest jajecznica? Z 300. Z 300? Tak. Ile się rozbija 300 jajek? Ile czasu? No. Nie wiem. Ale chyba długo, nie? No długo, na pewno długo. Nie wiem. Dron nad nami lata. A no? A to nie jest nasz dron. Faktycznie. Możliwe, że to jest jakiś, wiesz, szpiegowski, nie? Trzeba to ustalić. Noni! Ty uciekł. To nie był od nas chyba dron. Skoro rzuciliśmy klapki, on uciekł, nie? Jak tam pierwsza wysiadka? Dobrze, panie, dobrze. Jest gwiazda. Mama już wie? Mama jeszcze nie wie, ale się dowie. Dowie się o tym. Chciałem, że pierwsze co mama, zobacz, w końcu coś wygrałem. Nie no, wczoraj to jeszcze miałem takiego wstydu, ale dzisiaj to już raczej zadzwonię. Z ilu jajek jest jajecznica? Z 400. Kurwa, to są rozbieżność. Łukasz powiedział, że 300, ty mówisz 400? Bo on... liczy swoją miarką. Ile się rozbija 400 jajek? 1,5 godziny. Drugi członek ekipy Palcha jest to Wałpo Agnieszka, który skończył 40 lat, nie? Agnieszka już dawno, ona pamięta. No, ona 10, dekadę no, temu, nie? Tak. Lata melanże, Agnieszka 5 dekad w branży. 4-0. Jak się czujesz jako 40-latek, bo ja w przyszłym roku będę, nie? Normalnie w ogóle, nic mnie boli, idę. W końcu masz tyle lat, ile twój ulubiony alkohol procentów. Tak. Jak tam śniadanie zjedzone? Tak, bardzo pyszne było, chociaż bardzo brakuje mi parówek w ustach. Dobra, to idziemy. Chodź. Zlot jest 10 na 10, ale masz kaca. Zlot to on ma 40. 9 na 10. Zlot jest 10 na 10, ale masz kaca. Nie mam jeszcze. Zlot jest 10 na 10, ale masz kaca. I co muszę powiedzieć? No ocenę. Liczbę. Ile na 10? Jakiego kasa mam? Nie, no. Rozmowa jest 10 na 10, ale Bony każe ją wycinać. Festiwal jest 10 na 10, ale masz kaca. Nie mam. Widzicie, tutaj przybiegł na golasa taki jeden. Wiecie, co poszedł? Zastanawiam się, za którym razem ten żart będzie przejedzony. Taki jeden pożyczył do niego 1000 zł, tylko nie wiem na który. Szczerze? Ale szczerze. Szczerze. Ale szczerze, tylko szczerze. Jest dobrze. No okej, no. Mariola robi segregację odpadów. Ci z tego domku muszą iść tam, ci z tego domku muszą iść tu. Pokaż jakieś triki. Na szosie? Ja będę udawał, że gadam przez telefon. I ty pokazuj. Proszę. Triki. To jest jojo. To jest ten nunchako. Nie myślałeś o tym, że pójść tym do mamta? To się cały czas kręci? Efekt jojo, nie? O. Widzisz, takie rzeczy są, jak za młody nie masz kolegów, co robisz. Dobra, słuchajcie, o 11.30 występ na Centerplacu kolegi, nie? A częściej bawisz się jajami czy jojami? Teraz już jajami prędzej. Rozumiem. A nie poplątać się to? To jest to właśnie to trzecie pytanie, które wszyscy zadają. To jest joista? Jak się nazywa? Jojasz. Jojasz. Na siebie jojarzy. Jojasz. A w ogóle... Studio jojo, co oni tam go dojo? W ogóle jojo, wiesz, że bardzo mocne w Łodzi jest. Łódź jest z polską stolicą jojo. O kur... Nie, w końcu jesteśmy w tym dobrzy. Pierwsze... Poza piciem. Pierwsze mistrzostwa Polski były w jojo. Znaczy w Łodzi. Dlaczego? Dlaczego? A co się w twoim życiu takiego wydarzyło? Że postanowiłeś się zająć jojem. Już Geekshior powiedział, brak kolegów. Nie, to wiesz co, to jakoś tak się zaczęło. Jakaś firma promowała kiedyś jojka. Draco się to nazywało i były zawody, w szkołach robili zawody. I od tego się zaczęło. I potem okazało się, że w tym są w ogóle fajni ludzie. I w sumie jak jechałem pierwszy raz na zawody, to śmieszne było, bo jak wczoraj jechałem tutaj po raz pierwszy, to miałem dokładnie te same jakby odczucia, nie? Że jadę... To są zawody jojo, to są zawody wyjmowania...
Z wody, nie? Dokładnie, dokładnie, no. Mężczyźni są lepsi w jojo, czy kobiety są lepsi w jojo? Kobiety praktycznie nie istnieją w jojo. Znaczy, jest bardzo wąska grupa taka, ale w porównaniu do facetów to jest w ogóle... A wy dziewczyny gdzieście byli, kiedy my z kolegą żeśmy w jojach rządzili? Dokładnie, no. Szefa, no to jest taka wiedza, którą nie obejrzycie w żadnej telewizji. Bawiąc co czuć, bawię, dowiedzieliśmy się coś o jojach. No, zapraszamy na zawody. Tak? Jest... A kiedy są następne zawody? Nie wiem. Na następnych zawodach cię pokonam. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże. Słuchaj, gdyby w 97 roku był taki zapał we Wrocławiu przy układaniu worków z piaskiem, to kropla by się nie przelała. Musimy zwolnić. Takie. O, za szybko robią, muszą zwolnić. A wiecie, jak się nazywa najbardziej wścibski Japończyk, jaki istnieje? A to ci ciekawe. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wielkie brawa dla was. Teraz każdy może sobie wziąć po jednej butelce. Za 50% ceny. Zapraszam wszystkich tutaj do tej wspólnej, wspaniałej zabawy. Widzę, że pełen entuzjazm jest u wszystkich. Mówimy do pełnej sali. Pokaż mi tutaj pełną salę. To nie był dobry pomysł, żeby rzucić najpierw piwo, a potem zrobić to. Albo trzeba było tu postawić piwo. Mamy tutaj studio w kamperze. I challenge jest taki, żeby zrobić kawałek, tyle że trochę inaczej, bo to my będziemy wymyślać, co oni będą nawijać. Cała zabawa polega na tym, żeby wymyślać im jakieś gówno takie, żeby się wstydzili to nawinąć, ale będą musieli, oni będą musieli sobie z tym poradzić, będą nagrody i kary. Ja wchodzę pierwszy. Tak, musimy mu wymyślić jakieś, nie wiem, słowo, skojarzenie, na przykład z czym wam się kojarzy Pal Heist TV. Opóźniony pociąg i rzeżączka, dobra, to puszczam ci bitkmin i... Wszystko się kojarzy z Pal Heist. W sumie, nie wiem, co? Ja mam wejść, tak? No. A few moments later. Jak byliście w środku, to takie oklaski było słychać i nikt nie wiedział. No bo bił mi brawo, bo taki był podniecony. O czym ma nawinąć dwa wersje guli? Szczupak. Szczupak? Szczupak i parasol. Dobra, daj mi ten bit, kurwa. Chodź do środka. Dobra. Dobra, poczekajcie. Przeciwaga. Ale patrz, jak się ludzi zebrało teraz, kurwa. Zaczęli usłyszeć rymowanie. Dobra, kto następny? Martyna wyznaczy, o. No, propozycje słuchamy. Syfon. Syfon. Syfon i ogórek. Zapraszam. Syfon, ogórek. A few moments later. Ale może on za słabo? Ej Martin, mrugnij trzy razy. A Martin wychodzi z takim pojemniczkiem i zdmęcz. Ja już. Oni dali mi tu temat, syfon i ogórek, a ja tak jak w ogóle wolę kakaową dziurę. Gdzie jest Agnieszka? Jak wejdziesz, to się dowiesz. Słowa dla Agnieszki. No to zapraszamy. Gęsi naleśnik. A few moments later. Nie wiem, czy się nadaje dzisiaj. Nie nadaje się. Szajsa. Szajsa i drewutnia. Zapraszam. Podnieś ręce do góry, no. Słuchajcie, Borys ma idealną linię włosów. Ma więcej pachami niż na głowie. Idealna linia włosów. Borys wygląda jak koleś z porosów. Teraz się skręci. A few moments later. Mam takich dwóch fajnych chłopaków, zrobią show. Mamy show w domu, show w domu. A miała być fotobudka, nie? Mamy fotobudkę w domu. W środku jest Lucek. Cały kawałek tam nagrywa. I teraz siedzi w Google Translatorze, tłumaczy drewutnia na niemiecki, nie? Was ist das w drewutnia? A few moments later. Gigsior, w ubraniu! Złej baletnicy, rąbek u spódnicy, jak to mawiają, nie? Tu nie słyszę, tu niewygodnie. Ale dlaczego się cały rozebrał do nagrywania? Ja nie wiem. Bonez rano strzał, później zrobił kał. Prawda czasu, prawda ekranu, nie? Jakie życie, taki rap, nie?
No to co, bo on jest następny, nie? Dobra, hemoglobina i blat, wchodzisz. Andrzeju, wchodzisz. Dokładnie wygooglować, co to jest hemoglobina, żeby wiesz, jakiegoś fopani popełnić. To nie jest fopa, tylko fuaje, pojechał cię. Sixpack drill, nie? Tak, tak. Sixpacku tak pracują. Marcin Wrzosek, pozdrawiam, nie? Możesz pozdrowić Marcina Wrzoska, jak chcesz. Pozdrawiam Marcina Wrzoska, uwielbiam go. Wczoraj wysłałem mu zdjęcie z tatuażem na ryju z Fordonu, bo on jest zbyt goszczy. Wczoraj to mówiłeś co innego na temat Marcina, nie? A, no wiesz, alkohol. I to jest właśnie poziom polskiego freestylu. Borys i Gigi siedzieli najdłużej, nie? Borys szedł w notatnik, nie ma żadnych wersów z tymi rymami. Stwórz rapowy kawałek ze słowami hemoglobina i blat. Dobra, słuchajcie, chodźcie na grilla, nie? Wrócimy po obiedzie. Oto co wymyśliłem. Hemoglobina to białko, które tlen przenosi. Bez niej byśmy nie żyli. To fakt niezaprzeczony. Ale czasem się zdarza, że coś jest nie tak. I hemoglobina spada. Wtedy jesteś blad. Blad jak ściana. Jak kartka. Blad jak mleko, blad jak trup. Blad jak śnieg, blad jak chusta. Blad jak księżyc, blad jak rap. Nie ma co się martwić, bo jest na to sposób. Trzeba jeść dużo żelaza i witaminy B12. A jeśli to nie pomoże, to idź do lekarza. Weszła lepiej w bit niż ten, niż bonet. Może masz anemię lub coś innego ci dolega. Nie bądź blad, bądź zdrowy i szczęśliwy. Nie bądź blad, bądź kolorowy i żywy. Jo, zrymowało! Ty, ona już cały numer zrobiła. Bądź rapowym mistrzem. Bądź rapowym mistrzem, widziałeś? Nie bądź blad, bądź hemoglobinowym królem. Bądź... Hemoglobina spada, kiedy alko cały blad. Jeden, dzięki, że mu to napisałeś, nie? Czat zrobił tutaj cały kawałek z refrenami w tym czasie. Słuchajcie, mamy faworyta do Marko wypicia SLM, soku z parówek. 9,5 minuty, brawo. 9,5 minuty. To było najgorsze 9,5 minuty mojego życia, kurde. Kraken? Dobrze, Kraken. To jest bardzo, to jest dobry, bardzo, bardzo dobry wybór. W ogóle jest nawet miasto, które brzmi podobnie do jego ksywy, Kraków. Taka ciekawostka mała, a propos zależności Krakena od innych miast polskich. To jest tak, że byle ktoś, to co wiesz, napisze tak, a artysta musi przysiąść. Artysta malarz, Artur Kanalarz, yo! Dzięki Artur, że tej wody z parówek nie będę musiał pić. Ja nic nie wiedziałem o tym, ja się zgłosiłem tutaj, żeby swoją twarzą przepromować tą akcję, a nie... Kłamiesz, nie zgłosiłeś się, zostałeś wytypowany. A. Wchodzisz, ty z kamerą musisz wejść. Dobra, no. I musi być cały czas zapis, dobrze, nie? No, słowa. Słowa dla Piotrka. Olszynka grochowska i oranżada. Wchodzisz. Andrzeju, wchodzisz. Z kamerą normalnie wiesz, no, no tak musi być zapis. Takie są zasady, kurwa. Dobra, pokaż, co tu się dzieje. Olszynka grochowska, najlepsza oranżada. Ja nie muszę powtarzać raczej. Jak masz na imię? Igor. Co było pierwsze? Igor czy Jojo? Za dawnych czasów z kolegami przeglądaliśmy książkę telefoniczną. Tak. Szukaliśmy imion typu Stanisława Genowefa i tak dalej, bo wtedy było wiadomo, że to stara baba. No. I dzwoniliśmy, mówiliśmy tak. Dzień dobry, czy zostałem Igora? Ona mówiła, że nie, to pomogę nie jest żaden Igor. Dzwoniliśmy 25 razy. Różni ludzie, różne głosy i tak dalej. A starzy ludzie się, wiesz, denerwowali. Tłumaczyli, mówili, proszę pana, tłumaczę panu, tutaj nie mieszka żaden Igor, nie? I nie ma żadnego Igora i w ogóle. I potem po pół godzinie telefonów dzwonił ktoś i mówi, dzień dobry, z tej strony Igor. Były do mnie jakieś wiadomości? Skasowany łeb po prostu. I to zawsze był Igor, nie? Ale ja nie pamiętam skąd był Igor, ale wydaje mi się, że to chodziło o pomysłnika Frankensteina. Tak, tak. Dobra, a teraz słowa dla Luizy. Rajstopy i mielone. Dobra, słuchajcie, zaraz się rozkręci. To dopiero, my się dopiero uczymy. Na siódmym zlocie na wyspie będzie już dobrze. Rzucam mięsem, jak robię mielone, rozprute rajstopy, tak samo jak bones.
Gigsior zajebiście kręci śmigłem, ale jojem to tak słabo, nie? Nie umiem tego zwinąć, stary, jak się to zwina? Żeby to zwinąć, najpierw musisz się rozwinąć, stary. No to nie ma opcji. No. Jojo nigdy nie wróci. Tak. Dobra, a weź do kamery. Tak, weź, wypuść. Tak, tak, do kamery, nie? 3, 4... Get over here! Get over here! Jest drugi dzień zlotu. Super chillera. Nagrywamy sobie piosenkę na napisy końcowe. Najedzona tostami. Zero potrzeb. Moja kochana żona. Poleciał grubo. Zadowolona ze swojego męża? Marcin, to było grube. Mamo, tato, to jest sztuka. To jest sztuka. To jest po prostu rola aktorska, którą mój mąż odgrywa perfekcyjnie, mamo. Niestety. Utwór, który nagraliśmy na wyspie, kompletnie nie nadaje się, żeby umieścić go w napisach końcowych. Będzie zatem do pobrania na naszej grupie dla patronów. Mamy wyniki tej pierwszej rundy, nie? No. Najdłużej, najkrócej. No. I jakby najkrócej pisał Guli i on wygrywa. I teraz przez cały odcinek wszyscy we vlogu muszą mówić pozytywnie o Guli. To już mamy to nagrane. To już dobrze. A najgorzej? A najgorzej bonus. Dobra, bonus. Wariacie. Na raz. Na raz. Na raz. Ty miał nie, byś nie czuć zębów. Fajnie pachnie. Mamy to? Ej, nie, ty nagrywasz krócej niż ja. Yo! Trzeba zjeść palubę. O jest. Dobra. Widziałem, że wczoraj łapałeś taką bez chrztuszenia. Tak? Czuć te Niemcy w tej palubce. No, tak nie polecam. Daj, zjeść. Guli, jak widzi jedzenie, to nieważne co. Ale są normalne, dobre. Tak. Chcesz? Nie? Martyn? Nie. No musisz, mordo, dawaj, śmiało. To grilla długo jeszcze, nie? Zrobię patrol. Nawet, odejdź mi. Weź, idź mi. Odejdź z tym gównem. Weź, no jest, dobra jest, no kurwa, no. Nie mogę wyostrzyć teraz, jesteś nieostry. Zła jest? Nie no, ale lubię z pieczywem, wiesz? Całe odbicie, tym popicie. Proszę Państwa, w tym momencie kończymy wspólne nagrywanie tego utworu. Słuchajcie, to świadczy o tym, jak nam dobrze poszło. Nikogo tu już nie ma, poza tymi, co nawijają. Proszę Państwa, wiadomość z ostatniej chwili. Kamila puściła krakena z torbą. To jest pierwszy konkurs historyczny wiedzy o Bahrajn TV. Pięciu mężczyzn zmierzy się z pięcioma kobietami. Zasady są proste. Ja czytam pytanie i kto wie, naciska przycisk. Pierwsza drużyna, która naciśnie przycisk, odpowiada ta osoba, która stoi tutaj z przodu. I po każdym pytaniu przechodzi następna osoba. W którym roku ukazał się pierwszy odcinek? Punkt dla czerwonych. W którym roku odbył się pierwszy? Zlot 2018, zlot patronów. Pytania są! Gdzie odbył się pierwszy zlot patronów? Nie mówcie mu! Minął czas! Jest! Martin ESM wita i... Zapraszam! Gdzie zatrzasnął się... Jest! Ile kurtek było w... 500 kurtek. Punkt. Skąd wzięła się ksywa Bones? Na amatorskich zawodach MMA we Wrocławiu, nie? Tak stał gościa, że wszyscy zaczęli krzyczeć Bones! 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 Jaki był wynik?
26 dla dziewczyn, 34 dla chłopców. Jak się czujesz, pomimo tego, że nie brałaś udziału w zabawie? No wiem, że tam byłaś bardzo aktywna. To jak się czujesz, że twoja płeć przegrała? Płeć piękna. Kobiety nigdy nie przegrywają. Kobiety miały po prostu gorszy dzień, tak? To się zdarza, jak to z kobietami. Ale nie, ogólnie uważam, że podpowiadali i dlatego kobiety przegrały. Prawda? A powiedz mi, bo pomimo tego, że zegarek mi pokazuje, że jest wysoka temperatura, to czy jest ci zimno? Tak, właśnie to był sweterek. W tym odcinku pokażę wam, jak się kręci palcem. Piłkę na palcu raczej, znaczy się. Chyba umiem. Patrzcie, tak się robi sztuczki. Słuchaj, mi poszło w korzenie, nie? Widzieliście? Łobawem. Dobra, naprawdę, poczekaj, czekaj. Mieszać, żeby do końca sucha ten, strefa, wiesz, spróbujemy pierwszy jak raz. To może mnie wiesz. Cicho, ja teraz mówię. Skąd wiadomo, że mechanik samochodowy ma dziewczynę? Ma czyste tylko dwa palce. Dostałem informację taką, że dziewczyny przypłynęły tutaj na pomost, a on nie zajarzył, że jest jeszcze pomost i poszedł tam na port. No i czekał na nie, czekał, ona mówi, no już wypływamy. Siadł na kamieniu i zasnął tam, nie? I one przyszły same, walizki przytechały, wszystko. I one mówią, a gdzie jest jeden, nie? No poszedł gdzieś, nie? I zaczęły go szukać po wyspie, tu go nie znalazły. I w końcu poszły tam ten kilometr i znalazły go śpiącego na kamieniu tam na porcie, nie? Także niech ona opowie tą historię. Przyjechałam tutaj do chłopaka. Mojego chłopaka. Konkretnie tu przyjechałaś? Przyjechałam tu. Chciałem przypomnieć, że to jest wyspa i tu trzeba przypłynąć. Dobra, przypłynęłam z Kazikiem. Z Kazikiem, takim fajnym. A Kazimierz, oczywiście. Pan Kazimierz. Kazimierz nas podwiózł i słuchajcie, podwiózł nas tam. A nasz chłopak wyszedł, znaczy nasz chłopak, mój chłopak! Co tu się kurde dzieje? Nie, bo ten chłopak mój jest ogólnie wszystkich chłopakiem. Czy gikszor jest? Po prostu się dzielimy. Na obcego. Witam cię, Alanik. Jak po ostatniej walce? Powiedz. No tak było, pół na pół. Nie, ja bym chciał, żebyś zatańczył nam elektro, nie? Zatańcz nam elektro. I w sumie to poszedł tam i zasnął pod znakiem. Zapytania pewnie. No, dziękuję. Dziękuję. Ej, no ja też. Ej, a wiesz mniej więcej, gdzie on może leżeć? Na przykład. Nie, już cał, już jest tutaj. Aha, dobra. Kochani, ten dzień się kończy. Niestety wszyscy prowadzący są zbyt nietrzeźwi, by cokolwiek. Jeszcze raz. Ja też się nadaję, wiadomo, nie? Dzisiejszy dzień dobiega końca. Wszyscy prowadzący są w takim stanie, że nie mogą pokazywać się przed obiektywem naszej kamery. Dlatego ja też mam w planach za chwilę tak wyglądać, więc dziękuję wam i widzimy się jutro na śniadaniu. A my jesteśmy jako przykład tych, co nie mogą tak wyglądać przed kamerą, czy jak? Nie, no wy to jeszcze spoko, nie? Znaczy ty trochę za gruby jesteś. Dobranoc. Witam serdecznie. Mamy dzisiaj niedzielę, podczas której jestem rozdarty. Z jednej strony jest mi smutno, że się kończy, z drugiej strony jestem szczęśliwy, że się kończy. Że już nie trzeba walczyć, że można odpocząć i naprawdę, słuchajcie, to był, nie wiem, czy to był najlepszy zlot, ale na pewno jeden z najlepszych i mega mi się podobało i było bardzo grzecznie, kulturalnie. Piękni młodzi ludzie, którzy potrafią się bawić. No jak nikt inny, nie? Nie ma raczej strat w ludziach, ale taki melanż na pewno skraca życie, nie? Czyli na przykład, jeżeli żyłbym, nie wiem, 70 lat, to po takim pobycie na Wielkiej Żławie na pewno już 69, nie? Jak to mawiają, częste picie skraca życie, tak? No ale słuchajcie, albo grubo, albo wcale, no. Życie się bierze pełnymi garściami, nie? Na przykład jednym z takich ludzi, którzy całymi garściami bierze życie, jest właśnie Atu Cześniak, do którego właśnie bierzemy. Jakbyś tak mógł podsumować wydarzenia minionych dni. Dlaczego? Nie, tak sobie zażartowałem, żeby był śmieszny do odcinka. Co dobrego w telewizji dają? Oglądasz co mówisz? No tak sobie tutaj siedzimy i oglądamy, nie? Zaraz może kabarety jakieś będą. Jeszcze powinny być takie specjalne.
Mamy pierwszą wysiadkę. Poczekaj, kurwa, skisłem. Oj, czekaj, trochę mi się ponad wyginało. Krzak imienia Piotra Jęczara. Guli, co polecasz? Jeszcze nic nie zjadłem, ale kanapeczki polecam. Chlebek dobry, świeży. Dobry. Jedną parówkę sobie położyłem tak en face. Wiadomo, że bez parówy to nie śniadanie, nie? Wiadomo. Człowiek lubi na talerzu widzieć samego siebie. Niechęć do życia, zmęczenie i brak głosu. Super. Czy za rok też planujesz przyjechać? Nie wiem. 500 kurtek. To już było. Na waszej psychice łoba będzie się odbiło. Pamiętaj, ziomek, nie strzelaj z ucha. Topesz, nie topesz, byle nie był z Wuhan. To jak Wu-Tang, nowy czelen. Wchodzimy z buta, przejmujemy teren. Moje ziomy są crazy jak Migos. Mieszamy YouTube'em, a nie głową Bigos. Jaki Migos? Kto to jest Migos? Migos to jest ten zespół taki. Jaki? No Migos, Migosi. Amerykańskie, tak, ten. Tyle rzeczy bym wam chciało opowiedzieć, ale nie da rady. Ja jestem zaskoczony. Kompletnie to przerosło moje oczekiwania. Mhm. Tak było sztos wyjazd. A telewizja kontra realia? Tu jest więcej. Tu jest więcej. No i lepiej. Telewizji oczywiście, nie? Więcej telewizji, tak. Gikszor, gdzie podążasz? Prowadzę jednoosobową działalność cateringową i Bones zamówił sobie u mnie, więc właśnie mu niosę. Jesteś taki dobry kolega, że musisz Bonesowi nosić śniadanie do łóżka. Jestem trochę od niego uzależniony dzisiaj, bo jest kierowcą. Aha, to musisz dbać. Wrócił o 6 rano, nie? Aha. Dziękujemy za rozmowy, za wspólnie spędzony czas. Super było. Za jojo. No. Za jojo, tak. Za jojo. Nie za jajo. Przyjeżdżajcie. Tylko za jojo. Jak co roku na zlocie, każdy z uczestników dostaje certyfikat. Do pucharu jeszcze jest certyfikat, który można oprawić w ramkę, powiesić na ścianie. Drogi Łukaszu, z racji tego, że zapewne puchar zastawisz w lombardzie. Zaprawdę powiadam ci. To jeszcze, żeby coś ci zostało na pamiątkę, tutaj certyfikat. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję. Bardzo dobrej postawy. Takich ludzi nam potrzeba. Jeżeli wszyscy będą się tak przykładać do konkursów, obowiązków, to ten kraj po prostu pójdzie do przodu. Do przodu, tylko do przodu. Tak, mama już wie, czy jeszcze nie wie? Nie. Ale się dowie. Dowie się. Dowie się, oprawisz w ramkę, powiesisz na ścianie. Tak będzie. Nie zginać, nie użyj tego, to będzie służył parę lat. Naprawdę. Tak jest. Zaprezentuj zdjęcie, pokaż, gdzie jesteś, paluszkiem ładnie. To jestem ja. Tu jest tylu zakolaków, że każdy może być mną tak naprawdę. Tak jest. Wiesz, o co chodzi. A jakbyś się miał zastanowić, ile procent powierzchni twojej głowy zajmują zakola? Ja wcale nie jestem łysy, jestem aerodynamiczny. Aha. To w ten sposób. Biegam o 1 milisekundę szybciej niż wszyscy, dzięki temu, że jestem łysy. No dobra, Jędruś, to powoli się żegnamy, tak? Flaga, który zlot była z tobą? Piąty w sumie. Dobra, przerywam to. Słuchajcie, 24 grudnia o 16.20, Janczar, on trip! I wtedy Kazimierz Jakubowski, też to jest 24, jest też taki sama data, no. Z tego miejsca ja i mój kolega Martin chcielibyśmy wam złożyć wszystkiego najlepszego życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Dokładnie. Za 2 dni jest Wigilia i słuchajcie, czego wam życzymy? Zdrówka. Pomyślności i żebyśmy się zobaczyli na następnym zlocie. I słuchajcie, dużo powodów do uśmiechu. Dziękujemy, że spędziliście z nami rok, który właśnie się kończy i mam nadzieję do zobaczenia w latach następnych. Słuchajcie, no jak najwięcej powodów do uśmiechu, jak najwięcej luzu, jak najwięcej na świeżym powietrzu, w gronie znajomych. Tak. Zadzwońcie do mamy, powiedzcie, że ją kochacie. I tak. Tego typu, nie? Tego typu, no. A jak ktoś nie ogląda... przesadzacie z używkami, ale też nie przesadzajcie, żeby było totalnie bez, nie? To także, tak też nie może być, a jak nie? Ktoś ogląda 9 dni po premierze, to szczęśliwego nowego roku. Tak, tak, no tak. Wszystkiego do siebie. Tak. A jak ktoś to ogląda w urodziny, to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. O.
albo w imieniny dzisiaj Łukasza? Tak? Ty, Martin, gratuluję, bo zostałeś ojcem. A no tak. Prawdopodobnie. Najprawdopodobniej już tak. Prawdopodobnie. Jak oglądacie? Tak. Termin ma na Wigilię, nie? Więc tam jest, musisz mieć dwa nakrycia tak. Na Wigilii u siebie. Jedno dla niespodziewanego gościa, a drugi dla spodziewanego gościa. Tak, tak, to fakt. No. Kazimierz Brooklyn Jakubowski, tak, tak sobie nazywał. Przez dwa jest jak dolar. Tak, Jakubowski, no. No, podobno tylko syn Davida Beckhama ma na imię Brooklyn, więc teraz będzie drugi Brooklyn, nie? Tak jest. Zobacz, patrz. Predator, kurwa. Dinozaur. No. Nie? Kurwa. Ale zobaczcie, jak mróweczki i inne żyjątka oskubią, tu nie ma grama mięsa. Panie, gdzie jest dzichu? Au! O kurwa, zęba zgubił. Beka będzie, jak wiesz, za rok znajdzie w krzakach kogoś od nas, nie? Szkielet. Ja się teraz tam przytulałam z ludźmi, bo się żegnałam i dwóch facetów pachniało perfumami, a nie wódą, nie? Także jest niezły wynik. Bo oni nie pili wody, tylko perfumy. To już jest źle. Wszystko jasne. Mój kumpel mnie zaprosił na swoje urodziny. Obiecał, że będzie tam pełno gołych bab. Bab! Miękkie narkotyki, koreczki i kanapeczki. Wszyscy będą bawić się wspaniale. Dziewiąty zlot. Patronów Palhajs TV przechodzi do historii. Czy był to najlepszy zlot? Nie wiem, ale na pewno jest w top 10 10 zlotów. No i co, Guli, coś jeszcze powiemy? Nie wychylaj mikrofonu do mnie, bo kurwa będzie po ręce. No, gdzie się lepiej pracuje? Z Marcinem Wrzoskiem na galach, czy z Wowuniem na festiwalach? No, z Marcinem. Marcin Wrzosek, zapraszamy Cię na następne zawody. Na następnych zawodach Cię pokonam. Pokonamy Cię tutaj, wiesz, nie? W sobotę rano na przykład Wrzosek tu warsztaty by prowadził jakieś takie z MMA, nie? Takie, wiesz, graplerskie jakieś, wiesz, nie? No, seminarium. Seminarium takie, o. Marcin, jeżeli jesteś zainteresowany, to wpadaj, nie? Proszę Państwa, w tym odcinku Palhajs TV na szczęście to już wszystko. A w następnym zobaczycie. Jestem tak na siebie zły, że się zgodziłem, że masakra, nie? A pamiętasz pierwszy moment, kiedy ten, co dla ciebie zrobiłem? Też żałowałeś i co? Wyszło finalnie dobrze. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Aktualnie mamy tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo. Jesteście cudowni, świetni i wspaniali. Bez Was nie powstałby ten odcinek. Bez Was nie byłoby tego zlotu. I z tej okazji, że jesteście cudowni i wspaniali, mam dla Was kilka informacji. Po pierwsze, chciałbym Was wszystkich zaprosić na 10. jubileuszowy zlot patronów Palhajs TV, który odbędzie się w dniach 24-26 maja 2024 roku. Oczywiście na Wielkiej Żuławie w Iławie. Więcej szczegółów już niebawem na naszej grupie.
Po drugie, dla wszystkich tych, którzy nie załapią się na zlot, mam coś na osłodę. Drugą imprezę z okazji moich 40 urodzin. Mówię drugą, ale tak naprawdę to pierwszą, bo ona będzie wcześniej niż zlot. 18 maja 2024 roku w Warszawie w Ajoli przy ulicy Świętokrzyskiej. Serdecznie zapraszam, wstęp wolny, więcej informacji w wydarzeniu na dole. Po trzecie. W przyszłym roku chcemy zorganizować dwa zloty patronów, z tym, że drugi w jakimś nowym miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy. Jeżeli prowadzisz lub znasz jakiś ośrodek, który we wrześniu przyszłego roku chciałby przyjąć naszą ekipę, to odezwij się na maila kontakt@palhajstv.pl. Kto wie, może się zobaczymy. Borcuk siedział na tym, na fotelu. I foka do niego przypinała przez wyspę i, a nie, jeszcze trzeźwa i pyta się i Basia, ty, bo jarał zielko ten borsuk, nie? I wiesz co? Co się dzieje? I on mówi, ty, co ty borsuk taki za***, nie? A on mówi, no bo jarał, nie? I ten, ty, i najlepsze było, że, nie, nie. Nie. I borsuk dał foce zajarać. I on mówi, ty, nie kopię. On mówi, musisz wziąć bucha i przepłynąć pod wodą przez wyspę. Wiesz, o co chodzi? Przed tym. Ten tam przepływa. Foka ta. A tam hipopota po drugiej stronie, nie? Też to śmieszy, nie? Naprawdę. To już koniec? Nie. I hipopota po drugiej stronie był trzeźwy i mówi, ty foka, co ty taka za***a? Ja mówi, a foka mówi, a właśnie bucha, żeby też przepłynął tego, on wypływa, a ten borsuk siedzi na tym fotelu i mówi, ty foka, wypuść powietrze, bo pękniesz. Niesamowite, nie? Ale mu się foka z tym hipopotamem pomyliło, nie? Dobrze, że wyjaśniłeś. Bo wiem... To są tak podobne zwierzęta, dwa kurwa, twoje pomylić. Jest jeden. Masz drugą kartę? A to jest. O warkoczu? No. Poznajesz fo... A dobra, idę. Inaczej. A tak to opowiem. Od początku. Nie, poznajesz fajną blondyneczkę. Fajna blondynka, kurde, niektórzy lubią też brunetki, ale dobra. Poznajesz ją? I wiadomo teraz, że tego, że ty. Jak? Netflix. Że bierze się na chatę na Netflixa. Gra wstępna. I on ją bierze od tyłu i on krzyczy. I on, przepraszam. Od początku. Bo nie, zapomniałem, bo chodziło o ty warkocz w sumie. Że warkocz. To jest koniec, nie? Nie, znam tylko dwa. Znaczy, polemizowałbym z tym, czy jest nas. Na blachę. O każdej porze dnia i nocy jest w stanie, wiesz, na wyrywki. Kto miał warkocz? Borsuk czy foka?